ciała, tylko każdy przyciąga to, co ma wewnątrz. O tym sobie też powiemy dzisiaj. To teraz oficjalnie, już nagrywanie włączone, więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie na tym webinarze. Andrzej pisze, witam wszystkich, u mnie nic nie działa poza czatem. To znaczy, Andrzeju, jeżeli oszukujesz, że będzie działać twoja kamera lub twój mikrofon, to nie, czat ma ci działać. Pytanie jest, czy ty mnie słyszysz i czym ty mnie widzisz. To jest najważniejsze. I czy widzisz prezentację, którą dla was tutaj przygotowałem? To jest pytanie najważniejsze. A ja witam was bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym takiemu dość kręcącemu tematowi, na pewno kręcącemu, bo wiecie, wizja tego, że istnieje jakieś uniwersalne prawo, które pozwala realizować marzenia, wdrażać w życie największe, najśmielsze plany, na pewno jest niezwykle kręcąca. I ten dzisiejszy czas będę chciał poświęcić na to, żeby się w ten temat trochę zagłębić, ponieważ ja nie ukrywam, jestem bardzo dużym fanem tej tematyki. Z drugiej strony jestem człowiekiem, który pomimo, że zajmuje się hipnozą i hipnoterapią, to bardzo twardo stoję na ziemi i na gruncie i pokażę wam różne podejścia do tematyki prawa przyciągania, ale przede wszystkim pokażę wam to, jak ja stosuję pewne mentalne narzędzia od bardzo wielu lat, które rzeczywiście uważam, że działają. Jeszcze zrobimy 30 sekund, muszę zrobić jedną rzecz tylko i poprawić lampę, która prawdopodobnie nam trochę teraz ułatwi, albo przynajmniej mi. O, właśnie, trochę mniej cienia od razu na twarzy. A ja w New York City, KG pisze. To pozdrawiamy bardzo serdecznie Nowy Jork. Słuchajcie, myślałem też trochę nad tym w dzisiejszych czasach, teraz w szczególności, kiedy większość z nas bardziej myśli chyba o zabezpieczaniu się przed potencjalnymi zagrożeniami i potencjalnym ryzykiem tego, co się może wydarzyć zdrowotnie, gospodarczo. Czy temat prawa przyciągania nie jest zbyt odleciany jak na ten okres? Czy nie powinniśmy się czymś bardziej przyziemnym zająć? Dzisiaj nawet dostałem mail, kiedy wysłaliśmy mailing do was z informacją o tym, że będzie ten webinar, z pytaniem od jednego z klientów, czy nie lepiej byłoby zrobić webinar, jak wypełnić wniosek na stronie gov.pl o tym, żeby firmę, żeby dostać zwolnienie z ZUS-u, czy żeby dostać ten cały temat tarczy, czy jakkolwiek zwał tego, co proponuje nam ta cała, nazwijmy to, nasza góra. Ale stwierdziłem w którymś momencie, że może nie, może właśnie teraz w szczególności warto jest tym tematem się zająć. Nawet jeżeli to jest trochę na przekór temu, co towarzyszy nam na poziomie myśli i emocji każdego dnia, ale może właśnie w szczególności dlatego. Czym w ogóle jest temat, którym mamy się zająć? Opowiem wam trochę o tym, o moim zderzeniu pierwszym i nie tylko, o moich przygodach z używaniem prawa przyciągania. Opowiem wam o różnych konceptach. Przede wszystkim jednak to, co chcę wam dać dzisiaj, to jest 18 moich mentalnych zasad, które rzeczywiście pomagają mi w realizowaniu tego wszystkiego, co nazywam moimi marzeniami, co jest moimi celami, co jest moimi wyzwaniami, którym chcę stawiać czoła na zewnątrz. Patrzę, słuchajcie, Andrzej pisze, czy prowadzę transmisję. Andrzej, tak, prowadzę transmisję. Andrzej pisze, że nie może się połączyć. Okej, słuchajcie, napiszę tylko jeszcze, odpiszę szybciutko, w takim razie już wyłączam Facebooka. Odpiszę Andrzejowi, żeby się zalogował jeszcze raz. Jeżeli ktoś z was ma jakieś problemy techniczne, to też bardzo proszę, dawajcie mi znać teraz jeszcze, póki nie zaczęliśmy całej merytoryki. Andrzeju, tak. Już wyłączam Facebooka i wracam do was. Temat prawa przyciągania pojawia się od bardzo wielu lat w różnych publikacjach. Zanim przejdziemy do tych 18 zasad, trochę na temat tego, skąd możecie w ogóle prawo przyciągania znać. Możecie zresztą napisać na czacie, skąd znacie ten temat prawa przyciągania. Czy to jest jakieś publikacje, filmy, książki, jeżeli tak, to jakie? Bo źródeł tego tematu jest bardzo, bardzo wiele rozmaitych, więc śmiało piszcie, skąd ten temat się u was pojawił. Cześć, Ola, dzień dobry. Film Sekret. Aha.
Z bardzo złych kursów hipnozy, pisze Piotrek i Magda. Okej. Okay. Książki, Teresa. Okej. Okay. A jakie konkretnie książki? To też fajnie, jeżeli nam napiszesz. Rzeczywiście, temat prawa przyciągania możecie znać sekret z różnych źródeł. Jednym z nich jest faktycznie film i książka Rhonda Byrne, czyli Sekret, czyli taka hollywoodzka interpretacja tematu prawa przyciągania. Trochę romantyczna wizja, od której ja też wiele lat temu zaczynałem i, że tak powiem, temat sekretu mnie na początku zafascynował, aczkolwiek też zostawiał we mnie taki znak zapytania, okej, czy to rzeczywiście w ogóle ma szansę działać, czy też nie. Dzisiaj do sekretu odnoszę się już z pewnego rodzaju, może chwilami dystansem. Uważam, że to świetna pozycja, żeby zacząć. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, żeby trochę przefiltrować sobie to, co w tej książce jest podawane, bo tam rzeczywiście to jest taka hollywoodzka opowieść romantyczna o ludziach, którzy mieli pod górę, a potem zrealizowali, spełnili swoje wspaniałe marzenia. Ale ta książka nie porusza pewnych aspektów, które my poruszymy sobie tutaj dzisiaj, które dla mnie de facto są kluczowe w aspekcie używania czegoś, co nazywam prawem przyciągania. Potęga podświadomości, sekret książki Joe Vitale, oczywiście filozofia wschodu szeroko pojęta. Drugim takim nurtem albo drugą pozycją, z której prawo przyciągania może być wam znane, to jest coś, co nazywa się What the Bleep Do We Know? Co my tak naprawdę wiemy? Film, w oparciu o który zresztą też powstała książka. Tak, by the way, to w ogóle moja koleżanka jest wydawcą tej książki. Ostatnio ukazała się reedycja w Polsce Blipa, więc gdyby ktoś z was miał ochotę na to, żeby pozyskać tę książkę do swojej biblioteki, to piszcie do mnie, ja do Asi. Potem zresztą rozmawiałem z nią przed tym webinarem. Potem z przyjemnością napiszę i jeżeli ktoś z was chciałby tą książkę pozyskać, to będzie taka oczywiście możliwość. Blip bardziej podchodzi do tematu prawa przyciągania od strony takiego świata, nazwijmy to kwantowego. Jest inną opowieścią zdecydowanie niż film The Secret. Oczywiście Joseph Murphy, Potęga Podświadomości, dużo elementów związanych z tematem prawa przyciągania znajdziecie również w twórczości Davida Hawkinsa. Ale też na pewno, że jeżeli sięgniecie do nurtów wschodnich gdzieś i nie tylko, to ten temat przyciągania mocy tego, że myśli stają się rzeczywistością, znajdzie się w bardzo wielu innych nurtach także. To co w ogóle jest, co to w ogóle jest prawo przyciągania? Jeżeli spojrzymy sobie na definicję, z którą ja nie do końca się zgadzam z kilku względów, to prawo przyciągania zakłada, że wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest efektem twoich myśli. Twoje myśli przyciągają wszystkie zdarzenia, jakie cię spotykają. I to nie jest prawdą, moim zdaniem, ponieważ nie wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest efektem twoich myśli. Są rzeczy, które od nas kompletnie nie zależą, chociażby prawdopodobnie koronawirus nie zależy od nas i to, co mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego wirusa w świecie, nie zależy stricte od nas pojedynczo. Oczywiście zależy od kogoś gdzieś tam w Chinach, kto prawdopodobnie jakiś czas temu zeżarł zupę z nietoperza. Natomiast raczej nie traktowałbym tak prawa przyciągania, że wszystko rzeczywiście przyciągamy sobie do swojego życia. Drugie założenie to jest to, że podobne przyciąga podobne, czyli jeżeli myślisz o pozytywnych rzeczach, to przyciągasz do siebie pozytywne wydarzenia, sytuacje i ludzi. Natomiast jeżeli myślisz negatywnie, no to przyciągasz negatywne wydarzenia, sytuacje i ludzi. Tu już prędzej, bliżej jestem skłonny ku temu, żeby się zgodzić z tą tezą, aczkolwiek też z pewnymi założeniami i nie do końca. To jak ja rozumiem prawo przyciągania, stosując je od lat, to jest pewien system zależności pomiędzy myślami, przekonaniami, naszym systemem wartości, a co za tym idzie, działaniami, które podejmujemy w oparciu o nasze przekonania, nasz system wartości i nasze myśli, co przekłada się na nasze rezultaty. I rzeczywiście wierzę, że potrafimy osiągać praktycznie wszystko, o czym marzymy, tyle że
nie za sprawą samego myślenia albo jakiejś magicznej, czarodziejskiej różdżki, nie wiadomo jakiego zaklęcia, a bardziej za sprawą realizacji długoterminowych strategii. I o tym wam przede wszystkim będę dzisiaj opowiadać. Bardzo daleko stoję od nurtów ezoterycznych wszelkiego rodzaju i teraz uważam, że ja nie mówię, że one istnieją i nie mówię, że one nie istnieją. Są rzeczy, jak powiedziałby mój kolega hipnoterapeuta, który chyba zresztą jest na tym czacie w tej chwili, na tej transmisji, są rzeczy niefalsyfikowalne, czyli takie, których nie da się udowodnić, że one istnieją, nie da się udowodnić, że nie istnieją. Natomiast uważam, że jeżeli idea Boga, idea wyższej siły, idea energii, idea czegokolwiek innego, nie wiem, latającego potwora spaghetti, pomaga ci w tym, żeby sięgać po swoje marzenia, ideały, cele, realizować bardziej, bo to cię napędza, to doskonale, to z tego korzystaj. Natomiast jeżeli uważasz, że to nie działa, to po prostu zostaw. Ja będę tutaj przede wszystkim posługiwać się takimi elementami, które są operacyjne. Wiecie, ja się zajmuję biznesem. Czy to biznesem hipnoterapeutycznym, czy biznesem rozrywkowym, czy biznesem edukacyjnym. Natomiast mnie interesuje duplikowalność i operacyjność, bo te elementy niefalsyfikowalne, czyli boska ręka, czy nadprzyrodzona siła, okej, super, być może tak jest, może tak nie jest, tylko co my mamy z tym zrobić, żeby to zadziałało. Natomiast okazuje się, że są pewne mechanizmy, które bardzo wspomagają i wspierają to, żebyśmy rzeczywiście w swoim życiu zaczęli realizować takie marzenia, o których nam się nie śniło. Słuchajcie, lubię temat prawa przyciągania, ponieważ no, myślę o sobie tak, że jestem żywym dowodem na to, że marzenia nawet największe mogą się realizować i spełniać. Kiedyś myślałem o tym, żeby zostać hipnotyzerem scenicznym i pomyślałem gdzieś pomiędzy wierszami, że może by do telewizji to wprowadzić. I potem po iluś latach okazało się, że miałem okazję brać udział w programie w prime time jednej z głównych stacji telewizyjnych, który właśnie wprowadzał temat hipnozy rozrywkowej do telewizji. Tak samo jeżeli chodzi o wystąpienia na TEDxach, Woodstocki. Właściwie jeżeli spojrzę na 10 lat wstecz, odkąd zacząłem używać tej idei prawa przyciągania, to właściwie ja osobiście uważam, wierzę i twierdzę, że ten sposób myślenia o realizowaniu siebie w kontekście prawa przyciągania pomógł mi praktycznie w każdym dużym projekcie, który miałem okazję realizować. A cała przygoda zaczęła się od tego, że wiele lat temu, będąc w życiowym dołku, będąc niewiele zarabiającym, dobrze zapowiadającym się dziennikarzem, który miał coś, co uważał za depresję, i który miał takie przekonanie, losie, czemu widzę, że pomagasz wszystkim wokół, a ja jestem skazany na me bolączki, męki i cierpienia i nigdzie zewsząd ze świata nie mogę znaleźć wsparcia w tym, żeby się odbić finansowo, emocjonalnie, żeby wyjść z dołków wszelakich depresyjnych. Czemu mi, losie, nie pomagasz? Oczywiście dopiero potem dowiedziałem się, że to jest coś, co nazywamy poczuciem bycia ofiarą i była to kwestia pewnej odpowiedzialności za własne życie, natomiast byłem na takim etapie życiowym, od tego zaczęła się moja przygoda z w ogóle byciem hipnoterapeutą i hipnotyzerem, że szukałem pomocy dla siebie. No i trafiłem któregoś dnia na film Sekret. A ponieważ moje poglądy wtedy były jeszcze bardziej chyba trzymające się dokumentacji i w ogóle tego, że jeżeli coś jest nieudowodnione, to pewnie nie ma prawa działać, to jak obejrzałem film Sekret, mówię, kurde, z jednej strony brzmi jak bullshit, no ale z drugiej strony moja sytuacja obecna życiowa jest taka, że właściwie nie mam strategii ani pomysłu na to, jak mógłbym wyprostować swoje życie, w związku z czym sprawdzę, zacznę testować. Obejrzałem ten film, przyjąłem wszelkie idee, ideały tam zawarte do serducha i zacząłem wdrażać i mówię, dobra, okej, trzeba by to zbadać i sprawdzić. Trzeba by sprawdzić, czy to faktycznie działa. Jak to skalibrować? Zacząłem się zastanawiać, okej, dobra, młody człowiek, zdrowy, trudno oszacować, nie wiem, stan poprawy zdrowia, jeżeli nic ci nie dolega. Emocjonalnie no jest jak jest, ale kalibrowanie poczucia szczęścia w życiu, czy to jest takie jasno dające informacje, że
ten system działa albo nie działa. No też nie. To co takiego byłoby wykładnikiem pokazującym, że okej, rzeczywiście coś w tym jest? No kasa, kasa przecież. Jeżeli mówią w filmie Sekret, że jeżeli chcesz zarabiać więcej, to możesz sobie to wygenerować. Więc przyjąłem wszelkie prawidła prawa przyciągania i słuchajcie, wtedy pracując na etacie, zarabiając stałą kasę miesiąc w miesiąc taką samą, przyjąłem, że okej, to w ciągu najbliższego miesiąca zarobię 3 razy więcej. Po czym zgodnie z wykładnią prawa przyciągania puściłem to wolno, aczkolwiek z drugiej strony czekałem na koniec miesiąca, przyszedł koniec miesiąca, zaglądam na konto, patrzę, a tam tada, nie ma ani grosza więcej. W związku z czym stwierdziłem, że no dobrze, może się jeszcze nie poddaję, może najpierw trzeba sobie dać więcej czasu. To dam sobie czas do końca kolejnego miesiąca na to, żeby rzeczywiście przyciągnąć do siebie 3 razy więcej kasy niż zarabiam do tej pory regularnie. No i minął kolejny miesiąc, przyszedł koniec tego miesiąca, zaglądam na konto, a tam, tadam, nie ma ani grosza więcej. W związku z czym stwierdziłem, do dupy z takim prawem przyciągania, to nie ma prawa działać. I sobie odpuściłem. Po czym przyszedł koniec kolejnego miesiąca i słuchajcie, niemalże jak w filmie Sekret, jak zajrzałem na konto, nie było to trzykrotność. Różnica była jakieś 200-300 zł od tej trzykrotności, ale w moim życiu nagle pojawiły się 3 razy większe pieniądze niż do tej pory zarabiałem. Najbardziej do myślenia dał mi fakt, że te pieniądze zarobiłem na współpracy z panem, który nazywa się Joe Vitale i jest jednym z bohaterów filmu Sekret. I to był taki moment, pod tytułem, okej, dobra, może powinienem się nad tym rzeczywiście bardziej zastanowić i może powinienem bardziej w to wejść. I tak rozpoczęła się przygoda eksplorowania tego całego tematu. Słuchajcie, mała dygresja, bo widzę, że piszecie, dlaczego nie mogę do was dołączyć, klikam na link i nic, pisze Lidia. Lidio, patrzę tutaj, czy jesteś z nami. Dajcie znać, czy dla was jest ok, czy słyszycie dobrze, czy widzicie dobrze, bo mam informację od 2 osób, że nie mogą do nas dołączyć. Napiszcie proszę, czy jest ok, czy też ok. Nie jest. Jest bosko, jest ok, doskonale. No to Lidio, nie wiem, co takiego się wydarzyło, ale dobra wiadomość jest taka, że gdyby się okazało, że ktoś z Was nie może tutaj dołączyć, to jak tylko skończymy tę transmisję, ona będzie dostępna dla Was już online na Facebooku, będzie można ją po prostu obejrzeć. Krzysztof pisze, musiałem zmienić przeglądarkę z Chrome na Firefox. Lidia, otwórz w przeglądarce. Dobra, to zostawmy te aspekty techniczne, a pójdźmy dalej z tematem. Więc rzeczywiście wtedy dało mi to do myślenia. Okej, skoro zobaczyłem Joe Vitale, który opowiada mi z ekranu pod tytułem gościu, może zarabiać więcej. A ja wtedy nie mając bladego pojęcia, jak mam zacząć zarabiać więcej. Zastosowałem pewne przekazane mi prawidła i nagle okazuje się, że zarobiłem kasę i to jeszcze od tego właśnie gościa. Mówię, hej, warto z tym podziałać i popracować dalej. I jak potem zacząłem podróżować drogą życiową od gościa, który postanowił przestać być dziennikarzem, a będzie realizować swoją pasję jako hipnotyzer, hipnoterapeuta, hipnotyzer sceniczny, to przykładów tego, że ten sposób działania, funkcjonowania, rozumienia świata, bo dla mnie tak naprawdę prawo przyciągania to jest sposób rozumienia świata, pomaga ci faktycznie realizować nawet największe cele. Nawet jeżeli to jest wystąpienie na ponad 160 tysięcy ludzi, nawet jeżeli to jest program telewizyjny, nawet jeżeli to jest wejście na skalę międzynarodową, to wszystko jest dla ciebie. To jest coś, czego warto, żebyśmy się nauczyli, że naprawdę ten świat, którym się otaczamy, jest po to, żebyśmy my faktycznie realizowali siebie w jak najpełniejszym, jak najwspanialszym wydaniu. Ale jak to zrobić? Zakładam, że mniej więcej około 1,5 godziny potrwa ten nasz webinar i to, co się stanie, ja będę w stanie tutaj dać wam tak zwane co, czyli dam wam te 18 zasad, natomiast
Oczywiście, żeby je wdrożyć do swojego życia, warto jest je przećwiczyć. Nie będziemy mieli dzisiaj czasu na to, żeby to przećwiczyć, ale na koniec tego webinaru dam Wam zaproszenie na szkolenie, online'owe szkolenie, które się odbędzie w najbliższą niedzielę. Jeżeli będziecie chcieli wdrożyć to, o czym Wam powiem tutaj w praktyce i popracować nad tym, jak ćwiczebnie po prostu zacząć implementować do siebie, do swojego życia to, o czym będę mówić, to wtedy będzie czas i z przyjemnością Was na to zaproszę. A na razie póki co, tutaj wrzuciłem jeszcze kilka cytatów, które w tej chwili już pozostawię z racji czasu, który nam ucieka nieubłaganie. Patrzę, że już minęło 20 minut, a ja jestem cały czas na wstępie jeszcze w tym momencie. Chciałbym się zagłębić w coś, co na początek chciałbym się zagłębić w coś, co nazywa się Cognitive Behavior Triangle. Ponieważ słuchajcie, ja od pewnego czasu zacząłem ubierać sobie temat prawa przyciągania w jakieś ramy, tak żeby dało się to opisać, żeby dało się to wdrożyć, zastosować, żeby dało się to zduplikować. I ustaliłem kilka swoich takich zasad, nawet stworzyłem kiedyś taki program Mentalny Algorytm Sukcesu, który prezentowałem na scenach u Łukasza Mileckiego chociażby, gdzie było sześć zasad. Te zasady mi się dalej rozbudowywały, aż trafiłem także na taką panią, która nazywa się Victoria Gallagher. Miałem okazję poznać ją osobiście podczas konwentu hipnozy w Londynie i trafiłem na jej książkę Practical Law of Attraction, czyli praktyczne prawo przyciągania. I kiedy się zagłębiłem w tą książkę, mówię: ej, Wiktoria, ty właściwie podchodzisz do tego samego tematu w bardzo podobny sposób, poukładany w konkretne ramy wiedzy. To jest książka, która jest niewydana w Polsce, natomiast jest bardzo ciekawym takim przewodnikiem i podręcznikiem po świecie prawa przyciągania. Znowu, jeżeli ktoś z Was miałby ochotę na to, żeby tą książkę pozyskać, możecie dać mi znać. Jestem z Wiktorią w kontakcie, więc mogę do niej napisać. Tylko książka będzie po angielsku i wysyłka będzie oczywiście z zagranicy. Bardzo ciekawa pozycja. Teresa pisze: proszę po polsku. Wiesz co, siedziałem wczoraj nawet jeszcze nad przetłumaczeniem tego konceptu na język polski. Siedzieliśmy, nawet rozmawialiśmy z Agnieszką, jak można by zrobić translację, żeby miało to ręce i nogi jeszcze, żeby brzmiało fajnie, i zostałem w końcu przy Cognitive Behavior Triangle. Ale zaraz Wam wytłumaczę, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o pewną zależność, która się dzieje u nas pomiędzy myślą, emocjami i działaniem, która przekłada się na nasze nawyki i na nasze mentalne postawy, czyli zawsze na początku jest myśl. Myślisz sobie coś, myślisz sobie X. Ten X, ta myśl powoduje w tobie określonego rodzaju emocje, czyli myślisz X, co sprawia, że czujesz Y i podejmujesz działanie, jakieś z kolei działanie Z. Ale w dalszej kolejności to podjęte działanie Z wzmacnia twoje myśli na temat X, dzięki czemu czujesz więcej Y. Przełóżmy to na praktykę. Śpisz sobie w łóżku smacznie, dzwoni budzik. Pojawia się w tobie pierwsza myśl. Jaka to jest myśl, kiedy dzwoni budzik? Oczywiście to jest myśl pod tytułem: cudownie, zaczyna się kolejny dzień, nareszcie mogę wstać, prawda? Ja myślę, że w większości przypadków to jest: kurde, znowu dzwoni, już dzwoni ten cholerny budzik. Czyli pojawia się w tobie pewnego rodzaju myśl. Ta myśl powoduje w tobie emocje typu frustracja: Jezu, ja już muszę wstawać. Więc podejmujesz działanie. Jakie podejmujesz działanie? Wciskasz drzemkę. I teraz to wciśnięcie drzemki sprawia, że twoje myśli na temat X, czyli na temat tego: o Jezus Maria, ja już muszę wstawać, stają się nawet jeszcze mocniejsze, co przekłada się na to, że czujesz więcej emocji frustracji. I teraz nie masz wpływu na niektóre rzeczy, na przykład chociażby, znaczy jakiś tam wpływ masz na to, czy rano wstaniesz, czy nie, ale jeżeli funkcjonujesz w społecznym świecie, no to rzeczywiście w normalnych okolicznościach, stając do pracy, do tej pracy, no, musisz wstać. No, na to masz wpływ, możesz ewentualnie pozbawić się pracy, ale zawsze masz wpływ na to, jakie znaczenia nadajesz sytuacjom, które dzieją się w twoim życiu. I teraz, jeżeli twoje myślenie na temat X zmieni się, jeżeli to myślenie, kiedy dzwoni budzik, będzie chociażby przelotną myślą pod tytułem: ej, okej, zaczyna się nowy dzień,
co ciekawego, dobrego i fajnego przydarzy mi się dzisiaj, to automatycznie ta myśl spowoduje innego rodzaju emocje. I nawet jeżeli działanie, które pójdzie za tym, będzie takie samo, nawet jeżeli to będzie wciśnięcie drzemki, to powrót do myśli pod tytułem co fajnego, dobrego przydarzy mi się dzisiaj, będzie powodowała dużo więcej pozytywnej emocji. Natomiast dużo większe jest też prawdopodobieństwo tego, że tak ukierunkowując swój sposób myślenia, raczej wstaniesz, niż będziesz wciskać drzemkę. Jeśli daję drzemkę, to śpię i cieszę się, że mam jeszcze 15 minut. Okej. I to jest pierwszy taki element tego, jak się budują nasze mentalne nawyki. Już Donald Hebb w 1949 roku powiedział, że neurons that fire together wire together, czyli neurony, które są odpalane razem, łączą się ze sobą, czyli budują w nas pewnego rodzaju mentalne nawyki. Więc teraz chciałbym przejść z wami do tego, żeby znowu po angielsku, no bo on to po angielsku powiedział akurat, to zacytowałem jeden do jednego, do tych 18 zasad, które wam chcę dać, 18 zasad LOA, czyli Law of Attraction, znowu po angielsku i to jeszcze skrótem, a dlaczego ten skrót jest ważny, to się okaże później na końcu tej naszej transmisji. I żebyśmy do tego przeszli, chciałbym, żebyście teraz się przygotowali. To znaczy, dobrze, żebyście mieli coś do pisania, jakiś papier albo tablet, coś, na czym możecie robić sobie notatki. Dobrze jest przygotować sobie coś do picia, jak również wyłączyć telefon, żeby wam nie przeszkadzał i was nie odciągał od tego, co tutaj będziemy za chwilę robić i o czym będziemy rozmawiać. Dobrze jest także, co znakomicie i wyśmienicie dzisiaj tutaj robicie, być aktywnym, czyli śmiało zadawajcie pytania. Ja teraz, kiedy już wejdę w te tematy, o których będę mówić, będę czytać sobie wasze pytania, ale odpowiadać na nie będę na końcu, kiedy już będziemy się zbliżać do grande finale, po to, żeby zmieścić się rzeczywiście w jakimś w miarę logicznym czasie, bo wiem doskonale i znam siebie już trochę, że jak zacznę gadać na temat prawa przyciągania i będę z wami wchodzić w dyskusję, to równie dobrze możemy ten czas spędzić tutaj do północy, jak nie dłużej jeszcze. Więc piszcie śmiało pytania, a ja wam będę na końcu tego spotkania na te pytania odpowiadać. 18 zasad tak naprawdę prostych. Niektóre mogą wydawać się nawet trywialne. Niektóre mogą wydawać się truizmami. Ale pytanie zawsze jest o operacyjność. O to, czy stosujemy te zasady i czy rzeczywiście zgodnie z nimi podążamy w swoim własnym życiu. Więc pierwszą rzeczą i pierwszą zasadą, która w moim rozumieniu konceptu prawa przyciągania ma olbrzymie znaczenie, to jest coś, co nazywamy nastawieniem. Nastawieniem, i to może brzmieć jak banał, ale za tym idzie pewne zrozumienie tego, że każdy z nas doświadcza tak naprawdę reinterpretacji rzeczywistości. W zasadzie to nawet nikt z was nie widzi mnie sensu stricte, ani swojego monitora w tej chwili. To jest cały proces tego, że światło odbijające się od ekranu albo emitowane z ekranu pada na siatkówkę waszego oka, jest tam odwracane, reinterpretowane, pomniejszane i to, co widzisz, jest pewną reinterpretacją rzeczywistości. Zrozumienie tego konceptu pozwala na to, żeby zacząć patrzeć na to, co cię otacza w trochę inny sposób, ponieważ nie masz wpływu na wszystko. Tak jak już sobie powiedzieliśmy, nie masz wpływu na to, że w tym momencie w naszym kraju praktycznie obowiązuje kwarantanna. Ja pracując w świecie eventów przez wiele lat, zawsze mówiłem o tym, że nie mam wpływu na to, jeżeli mam event plenerowy, czy będzie padać deszcz, czy nie będzie padać deszcz. Nie masz wpływu na bardzo wiele rzeczy. Ale to, na co masz zawsze wpływ, to jest znaczenie, jakie nadasz sytuacjom, które dzieją się w twoim życiu. Tak samo jak z tym budzikiem. Tak samo jak to, czy to, że budzik dzwoni rano, to jest powód do frustracji, że zaczyna się kolejny ciężki dzień, którym trzeba będzie walczyć, stawiać czoła wszystkim demonom, czy zaczyna się nowa przygoda. To jest coś, na co masz wpływ, czyli twoja definicja tego, jak ty sobie będziesz nazywać i rozumieć rzeczywistość wokół ciebie, a to będzie wpływało na twoje samopoczucie. Ja jakiś czas temu, teraz stosuję już trochę inne narzędzia, inne strategie, ale jakiś czas temu, jak zaczynałem dzień, to dosłownie zaczynałem dzień od tego, że
jako człowiek, który uwielbia spędzać czas w wodzie, nie? W basenie, w morzu, w jeziorze, w wannie chociażby, jeżeli nie mam basenu, morza ani jeziora gdzieś tam w pobliżu, to zaczynałem dzień, szedłem sobie do łazienki, wlewałem wodę do wanny, kładłem się, mieliśmy taką we Wrocławiu wielką kwadratową wannę, czy właściwie kabinę wannową, wywalałem sobie nogi na zewnątrz za wannę i puszczałem wodze fantazji, co fajnego i co przyjemnego wydarzy mi się dzisiaj. Po co? Po to, żeby zbudować w sobie najbardziej optymalny stan do tego, żeby zrobić w ciągu dnia to, co będę miał do roboty. Jeżeli ktoś z Was był kilka dni temu na też tutaj na webinarze, na tym moim seansie hipnotycznym, kiedy programowaliśmy tam swoje sfery rozmaite życiowe i ktoś z Was brał udział w tym wewnętrznym ogrodzie, to tam też było takie programowanie swojej własnej przestrzeni do pracy i rozpoczynanie dnia. To buduje nastawienie. To nastawienie jest elementem koniecznym i kluczowym do tego, żeby długoterminowo osiągać rezultaty i realizować siebie. Dlaczego to się okaże w kolejnych krokach? Drugim elementem jest coś, co ja nazywam uważnością. Uważnością, która polega na tym, że stosując ją, jesteś w stanie dostrzec takie drogi, o których nawet nie masz bladego pojęcia, że istnieją, a które mogą prowadzić do Twojego celu. Jeżeli każdy z nas, myśląc sobie o swoich planach, celach i marzeniach, buduje też takie wewnętrzne strategie, jak ty masz to osiągnąć. I bardzo fajnie, że te strategie budujemy. Tylko wiecie co? Moim zdaniem, jeżeli jest jakieś marzenie, którego jeszcze nie udało ci się osiągnąć i zrealizować, to ty jeszcze nie wiesz, jak to zrobić. Więc budowanie swojego jako jedynej słusznej drogi może być w ogóle nieprowadzące do celu. Tego jak tak naprawdę masz się dopiero nauczyć. I bardzo dobrze, że budujesz sobie pewne strategie na początku, ale jeżeli zabraknie ci uważności w momencie, kiedy świat będzie ci pokazywać, ej, słuchaj, nie tędy droga. Idź tu. A ty będziesz trzymać się tego, nie, mam jedyną słuszną linię, jedyną słuszną drogę, to możesz mieć na wyciągnięcie ręki swoje kolejne kroki w drodze do realizacji marzeń i tego nie zauważyć. Oddam wam przykład. Kiedyś dawno temu marzyłem o tym, wiecie, ja byłem konferansjerem przez bardzo wiele lat, poniekąd dalej jestem, aczkolwiek teraz już zdecydowanie rzadziej. Wiele lat temu marzyłem o tym, żeby prowadzić wielkie wydarzenia, wielkie eventy, a najlepiej jeszcze eventy sportowe, bo w świecie sportu byłem przez wiele lat mocno osadzony i jestem wielkim fanem też rozmaitych sportów. I oczywiście nic na to nie wskazywało, żebym miał takie wydarzenia i takie eventy prowadzić. I miałem swoje strategie, miałem swoje pomysły na docieranie do agencji eventowych. Oczywiście to są dobre strategie. Przedstawianie swojej oferty, budowanie swojego portfolio i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie prowadziło do rezultatów. Im bardziej działałem, tym bardziej to nie prowadziło do rezultatów. Aż w końcu kiedyś, będąc na Mazurach, myśmy z naszymi znajomymi robili tak średnio 2 razy w roku wypady na Mazury, żeby łódkami trochę popływać. O 4 rano przy ognisku siedziałem z moim serdecznym kolegą i opowiadałem mu o tym, że słuchaj, bo ja to bym chciał w przyszłości robić takie duże eventy i robić, pracować przy wielkich wydarzeniach, pracować na dużych scenach. A on mi wtedy powiedział, wiesz co, bo teraz jest rok 2008, jest taka firma eventowa, która organizuje teraz strefę kibica przy okazji Euro 2008. Wiesz, polska reprezentacja po raz pierwszy gra na Euro. Będą takie namioty eventowe tam na kilka tysięcy ludzi. To może się do nich zgłoś. Ja im dam znać, że ty się zgłosisz, wyślij im ofertę. Jeżeli będzie wystarczająco dobra, to spoko, to może cię wezmą. No więc wysłałem tę ofertę do tej konkretnie jednej firmy i dzięki temu faktycznie poprowadziłem w 2008 taką imprezę na 5 tysięcy ludzi, namiot eventowy we Wrocławiu podczas Euro 2008. To już było coś większego, ale to nie była ta wizja Makieły, którą on miał w swojej własnej głowie pod tytułem Wielkie Sceny. Potem wydarzyła się jednak cała sieć zdarzeń rozmaitych, które zabrały mnie w inny świat. Mianowicie okazało się, że
Dziewczyna, która pracowała w agencji eventowej, która mnie zatrudniała, potem zmieniła pracę. Trafiła do innej firmy. Jak trafiła do innej firmy, to zadzwoniła do mnie któregoś dnia ta inna firma i zapytała, czy bym dla Orlenu imprezy nie poprowadził, a ja stwierdziłem, żebym poprowadził. I poprowadziłem jedną na kilka tysięcy ludzi i poprowadziłem drugą w kolejnym roku na 30 tysięcy ludzi. A potem przyszedł rok 2012 i dowiedziałem się o tym, że, albo pomyślałem raczej o tym, że kurczę, Euro 2012 jest w Polsce, pewnie znowu będą strefy kibica. Ja tutaj Makieła chcieć poprowadzić strefę kibica. Ale kompletnie nie wiedziałem, do kogo się zgłosić w tamtym czasie. Więc zaprojektowałem sobie, zgodnie z prawidłami prawa przyciągania, że skoro ja nie mogę trafić do organizatorów tychże stref kibica, to oni muszą znaleźć mnie. Jak sobie zaprogramowałem, tak postanowiłem, że się stanie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy kilka dni później zadzwonił telefon i dzwoni facet, mówi: Dzień dobry, panie Arturze, bo my tutaj do pana dzwonimy, bo chcemy panu strefę kibica dać do poprowadzenia. A ja wtedy we Wrocławiu pracowałem w telewizji, ale też rozwijałem firmę, więc mówię: doskonale, cieszę się, czekałem na ten telefon, w głowie się zastanawiam, jakim cudem mnie znaleźli. No ale mówię: tak, bardzo chętnie. Gość mówi: mamy dla pana strefę kibica w Warszawie. A ja mówię: nie, Warszawa to chyba nie dam rady. Ja tu Wrocław, jeżeli coś we Wrocławiu będziecie mieli, to tak. A gość mówi: ale my nie mamy dla pana strefy kibica we Wrocławiu, mamy w Warszawie. Wiecie, a ja mam w głowie to, co było w 2008 roku, czyli takie namioty eventowe na 5 tysięcy osób. Więc mówię facetowi: wie pan co, chyba, to ja chyba odpuszczę, ale niech pan mówi dalej, no może jeszcze nie pan, że tak powiem, przekona, bo nie dam rady czasowo tego ogarnąć, żeby pojechać do Warszawy na cały turniej. Jaka jest ta, gdzie ta strefa jest? A gość mówi: jak to gdzie? Ja mówię: no gdzie? No bo wie pan, no ja wiem, że to są takie namioty eventowe w różnych częściach miasta. W której części Warszawy jest ta strefa? A gość mówi: panie, jedna jest. Ja mówię: jak to jedna? To gdzie ona jest? Mówi: no pod Pałacem Kultury. Ja tak słucham, mówię: a pan mi powie, a na ile osób obliczona jest ta strefa kibica? A gość mówi: no na 1,5 miliona ludzi. Okej, to biorę. Odłożyłem słuchawkę i zacząłem zastanawiać się, jak. Jakim cudem? Nie wiedząc, do kogo mam się zgłosić, powiedzmy, puściłem w świat myśl pod tytułem: to oni muszą mnie znaleźć, i nagle okazało się, że to marzenie robienia największych imprez sportowych jest na wyciągnięcie ręki. Więc zacząłem badać, jak. Okazało się, że ten facet, który zadzwonił, współpracował z tą dziewczyną, dla której robiłem imprezy dla Orlenu. A ponieważ przyszła kolejna duża impreza, naturalną konsekwencją wcześniej, wiele lat wcześniej podjętych działań było to, że zadzwonili do mnie. I teraz wiecie, ja planując sobie swoje strategie realizacji, jak osiągnąć i zrealizować to moje marzenie pod tytułem Wielkie Sceny, mogłem na kartce rozpisywać tysiące rozmaitych planów i strategii. Ale gdybym miał tych kilka lat wcześniej napisać sobie na kartce, że żeby poprowadzić wystąpienia na 160 ponad tysięcy ludzi przy okazji meczu Polska-Rosja podczas Euro 2012 chociażby, to muszę o 4 nad ranem siedzieć na Mazurach przy ognisku, to nie byłbym w stanie tego tak zaprogramować i zaplanować. Okej? To jest coś, co ja nazywam uważnością. Uważność, która sprawia, że być może nawet w tej chwili, gdzieś na wyciągnięcie ręki, masz osobę, która jest w stanie zabrać cię dalej, pokazać ci drogowskaz, pokazać ci: hej, tędy, nie idź swoim szlakiem, bo on nie prowadzi donikąd. Daj siebie zaskoczyć. Strategię poznasz w trakcie, masz się nauczyć tego, jak masz coś osiągnąć. Więc jeśli będziesz mieć w sobie uważność i rozumieć, że tych dróg mogą być dziesiątki albo setki, ty masz się uwrażliwić na to, jakie informacje daje ci świat, to nagle okazuje się, że hej, każde marzenie jest na wyciągnięcie ręki. To jest coś, co ja nazywam uważnością. Natomiast trzeci element to równowaga. Równowaga rozumiana w różnych kategoriach. Z jednej strony bardzo popularnego szkoleniowo ostatnio i coachingowego oczywiście work-life balance, które zakłada
że musisz dzielić swoje życie na czas pracy, na rodzinę, na znajomych, dla siebie, ale też takiej równowagi wewnętrznej, czyli twojego życia fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i duchowego. To jest trochę tak z tymi czterema etapami work-life balance, czy też fizyczności, emocjonalności, mentalności i duchowości, jak z samochodem. Jak jedziesz autem, jak w starym kabarecie tej, ile samochód ma kół? Cztery, znaczy piąte zapasowe, ale cztery jadą najczęściej, przynajmniej w takich osobowych autach. I teraz, jeżeli złapiesz kapcia, złapiesz gumę, czy będziesz w stanie jechać dalej do przodu? Będziesz. Przez jakiś czas będziesz. Natomiast będzie to wymagało znacznie więcej twojej energii, żeby utrzymać kierunek i żeby utrzymać drogę. Zarówno te sfery pracy, rodziny, znajomych, jak i czasu dla samego siebie, jak i sfery fizycznej, sfery emocjonalnej, mentalnej i duchowej powinny się ze sobą przeplatać w miarę regularnie. Znam ludzi, którzy mieli takie założenie, że teraz przez 5 lat będą trzepali kasę, bo są na dobrym flow, jeżeli chodzi o zarabianie, a potem dzięki tej kasie będą mogli zająć się rodziną i zająć się innymi sferami swojego życia. Jeżeli ktoś z Was funkcjonuje w myśl takiej strategii, to powiem Wam, to nie działa kompletnie. Bo jeżeli teraz 5 lat poświęcisz tylko na kasę, to bardzo możliwe, że za te 5 lat już nie będziesz miał powodów, żeby zajmować się rodziną, po prostu jej może już nie być. Pamiętajcie o pewnej cykliczności i tego, że i oczywiście konia z rzędem temu, kto zagospodaruje swoje życie tak, że 1/4 tego aktywnego czasu na pracę, 1/4 na rodzinę, 1/4 na znajomych, 1/4 dla siebie. Nie znam takich ludzi praktycznie, ale jeżeli będziesz dbać o to, żeby regularnie każdą z tych sfer zaspokajać, czas z rodziną to może być nawet 5 minut przytulenia się do bliskich osób, porozmawiania o innych tematach niż praca i codzienne frustracje zawodowe, to już jest coś, to już jest dużo. Czas dla siebie, jeżeli dasz sobie, jeżeli lubisz biegać, dasz sobie pół godziny dziennie, jeżeli lubisz robić jakieś inne aktywności, dasz sobie kilka chwil regularnie, to będzie długoterminowo budowało dużo większą twoją energię, której będziesz potrzebować, żeby stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które będą na drodze do twoich planów, celów i marzeń. I nie ma w tym żadnej magii, w tym są po prostu strategie. Tak samo jak strategia, którą ja się posługuję od dawna, czyli adapt and improve, czyli adaptuj i ulepszaj. Trochę tak jak wiecie, patrzyłem sobie teraz, siedząc trzeci tydzień praktycznie w domu, wychodząc co jakiś czas tylko na zakupy albo robić jakieś najważniejsze rzeczy. Patrzyłem na mój kalendarz, który był jeszcze miesiąc temu zabukowany, także pierwszy wolny weekend, bo wiecie, w branży szkoleniowej ja mam weekendy w poniedziałki akurat, także odpoczywam, a ten czas sobota, niedziela, czyli klasyczny weekend, to dla mnie czas najbardziej wzmożonej pracy. Były wypchane, wybukowane do ostatniego miejsca. I nagle zrobiło się bardzo dużo pustej przestrzeni. No bo wszystkie szkolenia, wszystkie eventy póki co przynajmniej są przełożone. W związku z czym adapt and improve. Skoro trzeba to zmienić, to z jednej strony można usiąść, załamać ręce i powiedzieć: zawalił mi się biznes. Straty przychodów na poziomie 90%, a z drugiej strony, ja może to jest właśnie czas na to, żeby najbliższy weekend poświęcić na zrobienie szkolenia z prawa przyciągania, które leży na półce od kilku lat i które właściwie odkładałem cały czas, bo były pilniejsze, bardziej bieżące tematy szkoleniowe i po prostu brakowało mi weekendów w roku, więc sobie tak, że tak powiem, odkładałem na kiedyś, na tak zwane późniejsze, nigdy. To, żeby to szkolenie zrobić. Stwierdziłem, okej, dobrze, zróbmy. W takim razie zaczniemy od webinaru. Dzień dobry, witam. Jesteście na tym webinarze, który mam okazję i przyjemność nagrywać, w związku z czym to będę mógł szerować dalej. I to jest odnalezienie się w sytuacji, tak jak umiem w tej chwili najlepiej. Pewnie gdybym umiał lepiej, może by to było nawet jeszcze lepsze. Ale pamiętaj o tym, że równowaga przejawia się też tym, że potrafisz odejść od tego, o tym będziemy mówili sobie jeszcze dalej, co już nie działa, bo być może świat, w którym nauczyliśmy się funkcjonować, już nie istnieje. Ja studiowałem bardzo wiele lat,
Kiedyś mi kolega powiedział, że studia to jest tak poważny temat, że nie wolno się spieszyć. W związku z czym po 6 latach studiowania byłem na trzecim roku i wtedy uznałem, że najwyższa pora się z tą uczelnią rozstać i iść drogą zawodową trochę inną, ale pamiętam takie zdanie, które mi zapadło bardzo mocno w pamięć. Mianowicie, że studia to jest bardzo ważny czas w twoim życiu, który uczy cię perfekcyjnego funkcjonowania w świecie, który już nie istnieje. I jest w tym dużo racji i dużo prawdy, tego, że bardzo często wykładowcy akademiccy niestety uczą nas, niestety, niestety, ale uczą nas wiedzy, która była adekwatna wiele lat temu. I ta wiedza oczywiście wymaga pewnej adaptacji, żeby była funkcjonująca dalej. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy wiecie, trendy marketingowe, sprzedażowe, cały świat w online, wszyscy trenerzy, którzy okupowali sale szkoleniowe, dzisiaj siedzą online, bo nie mają innego wyjścia. Zmieniają się tak szybko te trendy właśnie i te okoliczności, że tylko i wyłącznie adaptacja i ulepszanie będzie dawało wam długoterminową skuteczność. To jest punkt trzeci, który nazywa się równowaga, a punkt czwarty nazywa się współodczuwanie, czyli umiejętność dawania. Prawo przyciągania mówi o tym, że możesz otrzymać od świata wszystko, czego chcesz. Prawo przyciągania również mówi o tym, że żeby otrzymywać, trzeba dawać. Zgoda. Jak najbardziej. Ktoś mi zadał kiedyś pytanie, jak zdobyć wszystko, o czym marzysz? Po czym powiedział mi, wystarczy, że odpowiedniej ilości ludzi pomożesz osiągnąć wszystko to, o czym oni marzą i czego oni chcą. To jest tak samo jak z miłością, która też polega na dawaniu, a nie braniu. Jeżeli dajesz od siebie, to do ciebie wraca. Jedni nazywają to karmą, nazwij to jak chcesz, inni nazywają to pewnym refleksem świata zewnętrznego. Natomiast tak, uważam, że bardzo ważnym elementem współfunkcjonowania ze światem zewnętrznym jest dawanie, dzielenie się wartością, dzielenie się też kasą. To jest ciekawe. Joe Vitale, którego poznałem, o którym wam mówiłem, opowiadał o tym, chcesz dostawać pieniądze? Dawaj pieniądze. W tamtym czasie ten koncept wydawał mi się totalnie abstrakcyjny i totalnie. No, Joe, co ty mi tu opowiadasz w ogóle? Jakim cud... Ty mi mówisz, że ktoś może dać mi pieniądze za nic? Przecież to jest niemożliwe, tak myślałem i tak funkcjonowałem. I tego samego dnia to szkolenie Joe Vitale organizował świętej pamięci Andrzej Batko. Stoję z Andrzejem pod koniec dnia przed salą konferencyjną. Podchodzi do niego kobitka i wręcza mu jakieś banknoty i mówi: Panie Andrzeju, to dla pana. Ja stoję, myślę, no Joe Vitale dobrą ramę zbudował, w sumie mówił o tym, żeby dawać ludziom, którzy cię inspirują, no to teraz panowie przyjmują pieniądze, bo ludzie idą za tym nurtem, okej, okay? Więc zobaczyłem to, mówię, okej, okay, spoko, a potem widziałem wpis Andrzeja jeszcze w takiej sieci Golden Line, która nie wiem nawet, czy jeszcze istnieje dzisiaj, ale kiedyś była popularna, jak Andrzej opisywał właśnie mechanizm dawania i otrzymywania. I mówił, że w przerwie szkolenia z Joe Vitale musiał wyjść na chwilę do sklepu. Musiał wyjść do sklepu, bo ja go poprosiłem, żeby poszedł dokupić kaset do kamery. To jeszcze były czasy, kiedy kamery pracowały na kasety. Więc on wyszedł po prostu kupić. Mówi, że spotkał bezdomnego na ulicy. Popatrzył na niego, mówi, no gość widać, że nie menel, w sensie, że faktycznie ma podgórkę w życiu, ale raczej nie czuć od niego alkoholu, więc Andrzej wyjął 5 dych, mówi, wiesz co z tym zrobić? Nawet pokiwał głową, że tak, i Andrzej dał mu 5 dych. Po czym, pisze dalej w tym artykule, po czym wróciłem na salę, nie wiadomo, w ogóle nie spodziewając się tego, co tam się wydarzało, podchodzi do mnie kobitka i wręcza mi 50 euro. Tak działa dawanie i otrzymywanie. I oczywiście możesz to
nazwać prawdą, możesz to nazwać nieprawdą. Tu jest w takim myśleniu zero-jedynkowym jest bardzo wiele błędów logicznych chociażby, ale chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o pewną energię tego, co wypływa od ciebie i tego, co dzięki temu może do ciebie wrócić. Jeżeli zaczynasz się dzielić, tak szczerze po prostu dzielić ze światem tym, co dobrego masz, czym możesz się podzielić, to świat zaczyna na to odpowiadać. Ja pamiętam sytuację, kiedy ten koncept, wtedy przeczytałem ten artykuł Andrzeja, mówię, kurde, znowu jakiś tam przykład, ale to właściwie może być równie dobrze coincidence, to może być jakiś przypadek. Natomiast któregoś dnia stwierdziłem, dobra, to skoro to ma tak działać, to ja rzeczywiście zacznę może trochę bardziej wychodzić poza swoje własne ego i zacznę się dzielić ze światem tym, co mam. Zacznę wspierać różnego rodzaju akcje pomocowe, charytatywne. Nie po to, żeby to wróciło z jednej strony, tylko po to, żeby zacząć uwalniać z siebie taką energię tego, hej, masz tego na tyle dużo, że możesz się podzielić ze światem. I pojechałem kiedyś do Łodzi. Spotykam się z kumplem, z którym się nie widziałem długi czas. A on w tym momencie wręcza mi kopertę i mówi, stary, to jest taki, nie wiem, czy pamiętasz, taki zakład mieliśmy kiedyś dawno temu, który ty wygrałeś, więc ja teraz mogę ci wreszcie za ten zakład zapłacić to, co wygrałeś, czyli 1000 euro. No i ja tak wtedy mówię, kurde, czyli jednak czasami jest tak, że te pieniądze znikąd chyba się pojawiają i przychodzą. I znowu, to nie jest takie znikąd, to jest kwestia bardzo wielu drobnych elementów, które miały miejsce wcześniej, które mogą zagrać także w późniejszym czasie rzeczy, które nazywamy niewytłumaczalnymi, zaczną się dziać w Twoim życiu. I dzisiaj uważam, że tak, że dawanie, dzielenie się jest bardzo ważnym elementem do tego, żeby osiągać, przyjmować i otrzymywać więcej. Mało tego, zachęcam Was do tego, żebyście nie unikali problemów, wręcz żebyście ich szukali. I pomagali ludziom je rozwiązywać. Bo jak zdobyć wszystko, o czym marzysz, wystarczy wystarczającej ilości ludzi pomóc zdobyć to wszystko, o czym oni marzą. A ludzie marzą o tym, żeby każdy ma swoje własne marzenia, ale przede wszystkim też, żeby pozbyć się dotychczasowych problemów, więc czemu nie mielibyście im pomóc, co buduje na wielu poziomach bardzo fajną relację, ale także zasadę wdzięczności, konsekwencji i tak dalej. Myślcie o tym w ten sposób, o współodczuwaniu, czyli nie tylko siedząc w swoim własnym ego, ja mam przyciągać, będę wizualizować, spędzę najbliższy miesiąc na tej kanapie i będę wizualizować, jak świat mi realizuje moje marzenie. To jest bullshit, to nie działa. Ty potrzebujesz strategii i potrzebujesz ludzi. Więc jak pomożesz innym ludziom, to nagle się okaże, że to wróci. Nie magicznie, po prostu relacyjnie i w tym świecie, w którym funkcjonujemy. To jest coś, co nazywam współodczuwaniem, a kolejny punkt to pewność. I oczywiście na każdym z tych poziomów, o których w tej chwili mówimy, są pewne ćwiczenia operacyjne, żeby to zacząć wdrażać w swoim życiu. Tak jak wam powiedziałem, nie mam czasu na robienie z wami ćwiczeń teraz. Będę miał ten czas w niedzielę, jeżeli będziecie chcieli być ze mną w tę niedzielę, żeby popracować trochę nad własnymi mentalnymi postawami dotyczącymi większego dobrobytu i przyciągania w swoim życiu. Na razie daję wam przede wszystkim to, co ja uważam, że działa i funkcjonuje. Więc punkt piąty to jest pewność i zaufanie. Tu bym chciał się zająć obaleniem trzech mitów przede wszystkim w pierwszej kolejności. Mit pierwszy jest taki, że wiele osób myśli, dopiero gdy osiągnę, będę się mógł poczuć jak człowiek sukcesu. No bo to, co z tego, że teraz sobie będę myślał o tym, jak się zajebiście mogę czuć za jakiś czas, jak się tak nie czuję? To jest bardzo duży błąd, moim zdaniem. Bo ty już dzisiaj, i to pokazujemy na szkoleniach, ale też kiedy pracuję z klientami, bardzo często pokazuję im taki proces, w którym wy już dziś możecie się poczuć tak, jak chcecie się czuć, kiedy osiągniecie swój sukces. I możesz to zrobić dlatego, że dzięki temu będzie ci łatwiej stawić czoła tym wszystkim wyzwaniom, które dopiero są przed tobą.
Ty już dzisiaj, wykorzystując potęgę własnej wyobraźni, czegoś, co nazywamy podświadomością, potęgę umiejętności zarządzania emocjami, możesz siebie postawić w takiej sytuacji, w jakiej chcesz się czuć, kiedy już będziesz na szczycie. Bo to uwolni w tobie taki poziom energii i możliwości dostępu do zasobów, dzięki któremu będziesz w stanie stawiać czoła wyzwania tym wszystkim przeszkodom, czy jakkolwiek to inaczej nazwiesz, które spędzą na tej drodze realizacji Twoich celów. Mit drugi to, że tylko ekstrawertycy potrafią być pewnymi siebie. Bzdura. Znam bardzo wielu introwertyków, ludzi, którzy nie są wcale tacy otwarci do wszystkich, którzy są bardzo pewni siebie. Mało tego, znam dużo ekstrawertyków, którzy swoją ekstrawertycznością próbują nadgonić brak pewności siebie. To w ogóle nie ten paradygmat. To nie ma znaczenia, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem. Więc jeżeli funkcjonowałeś albo funkcjonowałaś w przekonaniu, że o nie, to ekstrawertyczni ludzie, ci, których ja widzę gdzieś w telewizji, czy na scenach w ogóle, to oni mogą osiągać, ale ja introwertycznie w swoim własnym życiu to nie bardzo. Wiesz, jak wielu ludzi sceny polskiej tak naprawdę jest introwertykami, jak wielu muzyków, ale także dziennikarzy, i jak wiele postaci, które znasz z pierwszych stron gazet, jest introwertyczna, a jednocześnie są bardzo pewni siebie. Olej ten paradygmat. I mit trzeci to, że musisz być pewnym siebie przez cały czas. To jest niewykonalne. Olej to w ogóle. Zupełnie zostaw to. Pytanie, jak to zrobić? Oczywiście, znowu trzeba to przećwiczyć. Natomiast zostaw myślenie o tym, że musisz być osobą pewną siebie cały czas. Nikt z nas nie jest. Nikt z nas nie jest, stawiając czoła nowym wyzwaniom, robiąc rzeczy po raz pierwszy, nie jest pewnym siebie przez cały czas. Natomiast pewność siebie poniekąd się ćwiczy. Pewność siebie jest pewnym mentalnym nawykiem, który tworzy się w czasie, więc warto jest myśleć o tym wszystko, o czym wam tutaj mówię. To są mentalne nawyki, które trzeba ćwiczyć, które można stworzyć. Nawet jeżeli teraz myślisz o sobie, że jesteś osobą, która kompletnie nie ma w sobie pewności siebie, tą pewność siebie można zrobić i wyćwiczyć po prostu. Idźmy dalej. Widzę, że piszecie cały czas tutaj na czacie. Bardzo fajnie, będę. Oj, czyli to sporo piszecie. Będę się do tego odnosić, tak jak powiedziałem na koniec. Następna rzecz, punkt szósty, to jest konsekwencja. Konsekwencja w działaniu. Dzisiaj żyjemy w świecie instant. Dzisiaj działania podejmowane teraz powodują, że chcemy, aby rezultaty pojawiły się teraz. Dzisiaj również bardzo wiele postaci takich z gazet, z telewizji, pojawia się nachle. Nachle się pojawił, nagle wychynął nie wiadomo skąd i buduje się w naszej głowie myślenie w kategorii: no, udało mu się, miał znajomości, albo jakieś jeszcze inne nasze wewnętrzne przekonania, które muszą zracjonalizować sytuację, którą obserwujemy. Mało kto zastanawia się nad tym, że za tym nagle bardzo często istnieje bardzo wiele lat kompletnie niespektakularnej pracy, która wymaga olbrzymiej konsekwencji. Wiecie, ja miałem taki moment w 2018 roku, kiedy napisały o mnie praktycznie wszystkie gazety jakieś medialne, nie tylko, od Teletygodnia przez rozmaite portale internetowe, po Dziennik, Gazetę Prawną, Sensy, Charaktery i tak dalej. To było wtedy, kiedy pojawiła się premiera programu telewizyjnego, który współtworzyłem i w którym brałem udział. I wtedy pojawiły się takie głosy: o, nagle się pojawił gość, skądś tam się nagle pojawił. I mało kto zadawał sobie pytania o to, ile to nagle trwało, a to nagle dla mnie to było 9 lat pracy konsekwentnej. Nie jesteście w stanie, ja nie jestem w stanie policzyć, ile razy mi odmówiono wcześniej pracy przy medialnym projekcie związanym z hipnozą. Nie jestem w stanie policzyć, ile razy odmówiono mi występów na dużych scenach, zanim na tych scenach zagościłem. Tak, dzisiaj to jest normą, oczywiście. Jak się już raz pojawisz, to drugi, trzeci, piąty, dwunasty raz, to już jest łatwe. Zrobienie czegoś po raz pierwszy jest największym wyzwaniem. Pewnie odmówią ci wiele razy. Więc pamiętaj o tym, że w tym świecie instant, w którym wszystko jest takie nachle, tak naprawdę to jest wiele lat pracy i potrzebujesz konsekwencji.
konsekwencji mierzonej w latach. Jeżeli cierpliwości, o której też będziemy mówić, wystarczy ci na krótki czas, to odpuść od razu albo po prostu się w nią uzbrój i działaj konsekwentnie, bo być może twój cel zrealizuje się 2, 3 albo 5 lat później niż pierwotnie planowałeś albo planowałaś. Co z tego, jeżeli on się finalnie zrealizuje? Co z tego, że ja, kiedy w 2013 roku utworzyłem sobie projekt pod tytułem Hej, to ja zrobię jakiś program telewizyjny związany z hipnozą, planowałem, że zrobię go w 2015, max 16 roku. Co z tego, że on się pojawił w 2018? 3 lata później. Finalnie byłem tam, gdzie chciałem dojść i dotrzeć. To z perspektywy czasu, upływającego czasu, albo z perspektywy ciebie w przyszłości, nie będzie miało znaczenia, czy zabrało to rok, dwa, czy trzy więcej lat. Natomiast bardzo często ludzie podejmują pierwsze działanie i po pierwszym działaniu, drugim działaniu, trzecim działaniu, po pierwszej, drugiej, trzeciej porażce odpuszczają i zmieniają kierunek. Nie sądzę, żeby to było najlepsze rozwiązanie. Wręcz uważam, że jeżeli masz plany, marzenia, swoje własne ideały, to nie zmieniaj ich. Zmieniaj strategię dążenia do nich i uzbrój się w to, że to będzie trwało latami. Bo to się opłaca i to daje rezultaty. Jak ćwiczyć konsekwencje? Oczywiście znowu to jest pytanie, jak to operacyjnie wdrożyć? Na to pytanie wam będę też odpowiadać w niedzielę. Mało energii to małe rezultaty. Kiedyś usłyszałem też takie zdanie w sumie, chyba na MMA-u od Harva Ekera, że pieniądze są energią, a energie się, jakby poziomy energetyczne oddziałują z innymi poziomami energetycznymi. Więc jeżeli masz mało energii, będziesz mieć mało pieniędzy. Wydawało mi się to znowu ciekawym sloganem, ale jak się zagłębiłem bardziej w ten koncept, tak, mało energii to małe rezultaty. Jeżeli chcesz robić coś na dużą skalę i realizować swoje wielkie marzenia, potrzebujesz w to zaangażować wiele energii, nie tylko swojej, ale też pewnie ludzi wokół. Mało tego, to wymaga też swoistej cechy, której nikt nas nigdy nie uczył. Bezczelności, takiej zdrowo rozumianej bezczelności. Bo raczej szkoły, rodzice, wychowanie, środowisko uczą nas pokory, a potrzebujemy czasami takiej zdrowej bezczelności, żeby móc stanąć przed ludźmi. Ja potrzebuję dzisiaj bezczelności, wewnętrznej bezczelności, żeby mówiąc teraz do was, mieć przekonanie, że moje doświadczenia, moje historie i mój 18-punktowy system może mieć dla was wartość w życiu. Ale ja w to wierzę, że to może mieć dla was wartość. I to jest właśnie taka bezczelność, która musi się zderzyć z wewnętrznymi kompleksami, tym myśleniem o sobie w kategorii, co ja, mały człowieczek, tak naprawdę mogę zmienić na tym świecie. Każdy człowiek, który zmienił coś na tym świecie, był takim samym człowiekiem albo człowieczkiem. Natomiast jego nastawienie, od którego zaczęliśmy, bardzo mocno wpływało na to, czy on był mały, czy był duży, albo czy dużym się tworzył. I bardzo ważna rzecz, bo w świecie coachingowym, rozwojowym zwykło się mawiać o tym, że do stworzenia nowego nawyku, bo chodzi o budowanie nowych mentalnych nawyków, potrzebujesz od 2 do 3 tygodni. Nie bardzo. Tak naprawdę do tego, żeby zintegrować w sobie nowy nawyk, to jest czas, który w zależności od różnych ludzi trwa od 2 do nawet 8 miesięcy. To znowu wymaga konsekwentnej, często strategii małych kroków, ale jednak konsekwentnej pracy. Ok, idziemy dalej. Punkt 7. Charyzma. Czyli do tego, żeby faktycznie, trochę powiązana z bezczelnością, żeby realizować się w życiu, potrzebna jest charyzma. I patrzysz na tych charyzmatycznych ludzi, mówisz, kurde, ale ja nie mam. Oni są tacy charyzmatyczni, a ja nie mam tej charyzmy. To co mam z tym fantem zrobić? Pierwsza rzecz, wiesz co, jak popatrzycie sobie na ludzi, którzy mają w sobie dużo charyzmy, wiecie, skąd się ta charyzma bierze najczęściej? Wcale nie z mówienia i zachowania, ale bardzo często ze słuchania. Ze słuchania ludzi z fascynacją.
Modelowałem wiele osób, które uznaję za charyzmatyczne. Wszyscy mieli jedną niesamowitą cechę. Umieli słuchać ludzi tak, jakby ci ludzie byli najbardziej fascynującymi obiektami, jakich mogli spotkać w swoim życiu. I rozmawiali tak z każdym, praktycznie. Więc umiejętność słuchania ludzi z fascynacją to jest coś, co warto w sobie wyćwiczyć, bo to będzie budowało twoją charyzmę. Ludzie charyzmatyczni mają to do siebie, że mogą stać, nie mówić nic, a ta charyzma i tak z nich emanuje. Zgodzicie się z tym, prawda? A może się nie zgodzicie. Możecie napisać, czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Natomiast tu w ogóle nie chodzi o to, że charyzma oznacza przebojowość, znowu ekstrawertyczność albo gadanie. Nie, charyzma oznacza rozumienie pewnego procesu, w którym wchodzenie w interakcję z drugim człowiekiem i traktowanie go jako rzeczywiście fascynującego obiektu sprawia, że twoja charyzma rośnie. Możesz oczywiście modelować inne charyzmatyczne zachowania także, a także zwracać uwagę na to, co się dzieje z twoim ciałem, bo na pewno masz w swoim życiu takie elementy albo takie chwile, kiedy czujesz, że masz sobie charyzmy więcej i masz takie elementy, które dzisiaj to tak nie za bardzo. Zwracaj uwagę na to, co się dzieje z twoim ciałem w tych momentach, kiedy czujesz w sobie coś, co nazywamy, czujesz sobie to, ten precyzyjny komunikat, to coś, co daje ci charyzmę. Teraz napiszę, rozszerz punkt pierwszy, jeśli chodzi o charyzmę, czyli modelowanie zachowań. Dobrze, zaraz to zrobię. Zwracaj uwagę na twoje ciało, bo ono ci daje bardzo wiele informacji. To jest w ogóle bardzo przydatna rzecz, żeby w momencie, kiedy czujesz się pewnym siebie, szczęśliwym, zmotywowanym do działania, i mówisz, dzisiaj jestem w stanie przenosić góry, zwrócić uwagę na to, jak się zachowuje twoje ciało, gdzie masz odczucia z tym związane, bo jeżeli zaczniesz to potem powielać i powtarzać, zgadnij, co się stanie. Będziesz mieć więcej takich emocji. Jeżeli będziesz jak zbity pies gdzieś tam się kulić w sobie, obniżając swoje poziomy pewności, charyzmy, energii w ogóle, to również twoje ciało będzie na to jakoś reagować. Zmiana pracy z ciałem, zmiana twojej kinestetyki będzie wpływała na twoje samopoczucie, co będzie przejawiało się większą lub też mniejszą charyzmą. Co znaczy punkt pierwszy, czyli modeluj charyzmatyczne zachowania? Ja wykorzystuję takie narzędzia hipnotyczne, NLP-owskie, modelowania transowego, modelowania w transie, do tego, żeby obserwować sobie ludzi, których uważam za charyzmatycznych i badania, jakie elementy rzeczywiście wpływają na tę charyzmę. To jest szerszy temat, nim się będziemy zajmowali też podczas kolejnego naszego niedzielnego spotkania, jeżeli będziecie mieli ochotę na to, żeby na nim być. Będziemy trochę pracowali z modelowaniem sensu stricte, czyli jak to konkretnie robić. Modelowanie, inaczej rzecz ujmując, to jest, znasz ludzi charyzmatycznych? Okej, okay, to nie jest dzieło przypadku. Tam jest cały system zachowań, których być może nawet ci charyzmatyczni ludzie są nieświadomi, który sprawia, że właśnie ta charyzma od nich bije. Można to zmodelować. To jest coś, co ja zmodelowałem właśnie, co pokazało mi się, modelując różnych charyzmatycznych ludzi, że wszyscy tak naprawdę słuchali ludzi z fascynacją. To się już da wyćwiczyć. Okej? Okay? Idziemy dalej do kolejnego punktu. Punkt numer 8. Kreatywność. Tutaj mam trzy podpunkty. Testuj, testuj, testuj. Wiele lat temu, zresztą wiszą nade mną dwie gitary, marzyłem o tym, żeby być rockowcem, rockmanem, więc zacząłem się uczyć grać na gitarze. Założyłem kapelę, która zagrała nawet kilka koncertów. To było moją pasją. To się stało moją pasją, kiedy zacząłem testować. Kiedy po raz pierwszy siedziałem przy ognisku i zobaczyłem gościa, który grał na gitarze i cały klimat nad jeziorem, który się do tego stworzył. Mówię, okej, ciekawe, czy ja bym był w stanie to robić. Byłem w szkole kaskaderów przez jakiś czas, sprawdzając, czy może ja kaskaderem będę. Okazało się, że nie będę. Potem stwierdziłem jako dziennikarz, ej, to może ja jednak hipnotyzerem zostanę, skoro mi hipnoza tak pomogła wyciągnąć się z moich dołów, to może ja w takim razie się tym zajmę. Testuj, testuj, testuj. Kreatywność to jest
pewien zasób, który mamy w sobie, ale znowu bardzo często pod wpływem przekonań rozmaitych ta kreatywność jest w nas zabijana. Niestety zabija ją również szkoła. Szkoła nie uczy kreatywności. Szkoła bardzo często uczy odtwórczości. Natomiast jeżeli ty pozwolisz sobie na to, żeby po prostu badać i sprawdzać, ok, czy to jest dla mnie, czy nie jest dla mnie. Nie wierz innym na słowo, sprawdź. To twoja kreatywność zacznie stawać się coraz bardziej niesamowita i być może nawet ta kreatywność będzie w stanie cię zaskakiwać. Ja wiele lat temu, jeszcze jak zaczynałem swoją pracę z rozwojem osobistym, myślałem, że będę wydawcą materiałów szkoleniowych najbardziej znanych trenerów w Polsce, bo wtedy zajmowałem się pracą w mediach i wydawaniem rozmaitych materiałów. W życiu nie przypuszczałbym, że będę jedną z bardziej znanych postaci świata hipnozy, chociażby w Polsce, ale stwierdziłem, że któregoś dnia sprawdzę, czy ja jestem w stanie w ogóle wyjść przed ludzi i zrobić show sceniczne. Wiecie, jak to pobudza kreatywność, jak to odpala twoje zasoby wewnętrzne, dzięki którym stajesz się, bo znowu kreatywność się robi. Nikt z nas się nie urodził, prawdopodobnie. Ja nie wierzę w koncept talentów. Nie urodził się kreatywnym lub niekreatywnym. Kreatywność się robi i kreatywność się zajeżdża. Szkoła nam zajeżdża. Kreatywność musimy się potem pobudzać do tego sami, a kreatywność jest nieodzownym elementem do tego, żeby twoje wielkie marzenia faktycznie zostały zrealizowane. Idąc dalej do kolejnego punktu, punkt 9, to jest elastyczność. Elastyczność u mnie w moim dawnym modelu algorytmu sukcesu powiązana z konsekwencją. Opowiadam o tym, że znam, wiecie, ludzi, którzy są bardzo konsekwentni, ale sama konsekwencja nie wystarcza. Znam ludzi, którzy konsekwentnie od lat realizują jedną strategię prowadzącą do bogactwa. Grają w totolotka. I zakładają, że to jest jedyna strategia, którą są w stanie zbudować w życiu faktycznie majątek. No to nie działa. Potrzebna jest też elastyczność. Czyli elastyczność, jedno z założeń NLP-owskich, znowu brzmi jak truizm, mówi, jeżeli coś, co robisz, nie działa, to zrób coś innego. Ale zobaczcie, jak często my sami, rozumiejąc nawet ten koncept, podchodzimy nieelastycznie, tylko cały czas wedle jednego i tego samego schematu. Przykładem najlepszym jest to, jak ci się zawiesza komputer, zawiesza ci się program, co robisz? Zaczynasz wciskać, nie wiem, Escape, albo Alt Control Direct, albo Backspace, albo jeszcze inną konfigurację klawiszy, żeby ten komputer odwiesić. I jak to nie działa, to co robisz? To wciskasz te konfiguracje klawiszy szybciej, mocniej, z jeszcze większym stresem, nerwem. Z logicznego punktu widzenia nie ma to żadnego sensu, bo komputer, który już się zawiesił, i tak już macie dawno gdzieś w ogóle, i dodawanie mu logicznych operacji jest tylko i wyłącznie pogrzebywaniem go w tych jego obliczeniach. Natomiast stosujemy bardzo często te same narzędzia do tego, żeby, marząc o tym, że któregoś dnia dadzą one inne rezultaty. Znam ludzi, którzy od lat, startując o różne dofinansowania unijne, wypełniają wnioski o granty w ten sam sposób. Ten wniosek jest odrzucany, po czym wypełniają kolejny w ten sam sposób. Znam ludzi, którzy, szukając pracy, wysyłają 50 CV dziennie. Na te CV na 50, z 50 CV na 50 nie odpowiedział nikt, więc wysyłają kolejne 50, mając nadzieję, że w końcu ktoś odpowie. Elastyczność jest elementem koniecznym do tego, żeby w twoim życiu manifestowało się to, czego chcesz. Jedynym pewnikiem jest zmiana. Tak jak mówiłem wcześniej, ty jeszcze nie znasz drogi. Tej drogi masz się dopiero nauczyć. To świat ci pokaże drogę do realizacji twojego marzenia. No, u mnie z dużą sceną okazało się, że droga wiodła przez początkowo ognisko na Mazurach. A gdybyśmy weszli w tematy inne, tematy wystąpień TEDxowych lub czegokolwiek innego jeszcze tematu, teraz nie chcę już otwierać kolejnych wątków, to tam praktycznie zawsze, nie wiem, czy też tak macie, ale praktycznie zawsze droga prowadząca finalnie do celu była zupełnie inna niż tą, którą na początku zaplanowałem.
Więc naucz się elastycznie reagować na to, co będzie dawać ci świat. Konsekwencja, elastyczność i uważność to były takie trzy najważniejsze fundamenty tego mojego systemu, który nazywałem algorytmem sukcesu. Teraz rozrosły się do 18. No i kolejna rzecz, dzisiaj zwłaszcza bardzo istotna, czyli zdolności adaptacyjne. Ewolucja nam już pokazała, że największe szanse na przetrwanie i podbicie świata, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, mają te organizmy, które mają największe zdolności adaptacyjne. Świat, który istniał wczoraj, może nie istnieć już dzisiaj. Nie wiemy, czy świat, który znaliśmy do tej pory, za 2-3 miesiące będzie takim światem, jak go sobie teraz wyobrażamy, czy też zupełnie innym. Więc zadbaj o to, żeby się adaptować do nowego środowiska. Okej, dobrze. Teraz idziemy do kolejnego punktu. Fokus. Punkt 10. Fokus, znowu po angielsku słowo. O cóż chodzi? O to, że nasza koncentracja uwagi chodzi w dwóch kierunkach: w stronę unikania i dążenia. Unikanie, czyli przed czym mogę się zabezpieczyć, dążenie do czego chcę doprowadzić. Szkoły najczęściej uczą nas unikania. No, bo jak byliśmy w szkołach i chodziliśmy na klasówkę, to na klasówkę chodziło się głównie po to, żeby nie dostać jedynki, a nie po to, żeby dostać piątkę czy szóstkę. System motywacyjny był taki, że za jedynkę jest kara, a za piątkę nic się nie dzieje. Więc tak to funkcjonowało kiedyś, ale jeżeli myślisz o swoich własnych marzeniach, o realizacji marzeń, to potrzebujesz także programu dążeniowego, dokąd tak naprawdę chcesz dojść. Wiesz, pozbycie się długów to jeszcze nie jest bycie bogatym człowiekiem. To jeszcze nie jest stanie się bogatym. Pozbycie się symptomów jakichś chorobowych to jeszcze niekoniecznie musi oznaczać dobre zdrowie. Więc koncentruj uwagę zarówno na tym, czego chcesz uniknąć, ale także tego, dokąd tak naprawdę idziesz. Im bardziej precyzyjnie będziesz mieć w sobie zbudowany obraz i wizję tego, dokąd dążysz, tym łatwiej twój umysł będzie cię mógł prowadzić do tego, jak to zrobić. I bardzo ważna rzecz, zwracaj uwagę na to, nad czym tak naprawdę masz kontrolę, a nad czym tej kontroli nie masz. Bo bardzo często marnujemy niesamowitą ilość uwagi i energii nad ubolewaniem i zamartwianiem się nad tematami, na które nie mamy kompletnie wpływu. Zastanów się, czy to, nad czym się teraz zastanawiasz, czy to, czemu teraz poświęcasz najwięcej uwagi, to jest coś, nad czym masz kontrolę, czy też jej nie masz? Czemu poświęcasz więcej czasu, unikaniu czy dążeniu? Każdy z nas może teraz siedzieć i ubolewać nad tym, że ci zyski spadają, bo prawdopodobnie ci spadają, chyba że jesteś w jednej z niszowych branż, które w tej chwili z okazji koronawirusa mogą zarabiać więcej, ale prawdopodobnie ponosisz teraz jakieś straty. Możesz nad tym ubolewać, tylko to cię donikąd nie doprowadzi. Możesz też, i teraz pytanie, czy masz kontrolę nad tym, że teraz jest czas pandemii? Nie, kompletnie. Nad czym masz kontrolę? Nad tym, jak ty się w tej sytuacji odnajdziesz. Co konkretnie możesz zrobić? Czy przeniesiesz swoje działania do online'u, czy też stworzysz jakiś nowy produkt? Czy zaczniesz zastanawiać się nad tym, jakie konsekwencje spowoduje sytuacja, która ma miejsce teraz, i zaczniesz już odpowiadać na konsekwencje, zanim one się jeszcze wydarzyły? To jest fajna droga do stworzenia produktu, o którym ludzie jeszcze nie wiedzą, że będą go potrzebowali. Pytanie, czy to, czemu poświęcasz uwagę, to jest coś, nad czym masz kontrolę, czy też jej nie masz? Punkt 11. Przebaczenie. I oj, tu się zaczyna. Niesamowita przygoda. Przebaczenie, które bardzo często w hipnoterapii, kiedy pracujemy z klientami, pracujemy nad tym, jak konkretnie przebaczać. Tego Was będę chciał nauczyć. Jak możesz przebaczyć, ale to, co chcę Wam dać w tej chwili przede wszystkim, to jest zrozumienie, po co tak naprawdę to robić. Bo zrozum, że przebaczasz tym wszystkim ludziom, którzy zrobili Ci rozmaite krzywdy w Twoim życiu, po to, żeby się od tego uwolnić. Żeby pozwolić odejść przeszłości, żeby móc wykorzystać ten sam czas i tę samą energię do zadbania o teraźniejszość i zadbania o przyszłość. A także przede wszystkim przebaczasz dla siebie, nie dla innych.
zrozumienie tego konceptu jest niesamowicie uwalniające. Będę wam pokazywać, w jaki sposób możecie pracować nad przebaczaniem. I tutaj rzeczywiście stany transowe idealnie się sprawdzają. Stany to, z czym my jako hipnoterapeuci pracujemy. Natomiast zrozumienie samego faktu, że to nie jest kwestia tego, że możesz, wiesz, możesz przebaczyć komuś i jednocześnie mieć jasne postanowienie, że nie chcesz już mieć z tą osobą żadnej styczności. Przebaczenie nie oznacza akceptacji pod tytułem tak, przebaczam ci wszystkie winy, a teraz chodź, przytulajmy się w ogóle i bądźmy super znajomymi, przyjaciółmi. Absolutnie nie. Przebaczenie robisz dla siebie, żeby ci odpuściły emocje związane z twoją przeszłością, bo dzięki temu będziesz mieć więcej sił do pracy nad twoją teraźniejszością i przyszłością. Najpierw trzeba przebaczyć sobie, to też jest prawda, oczywiście. Wszystko najpierw trzeba zrobić sobie, a potem zrobić to ze światem. Warto też zrozumieć, jakie są koszty braku przebaczenia. Braku przebaczenia zarówno sobie, jak i innym. Życia i funkcjonowania w świecie bardzo mocnej frustracji. Te koszty są olbrzymie. Ja pamiętam też w ogóle, kiedyś, słuchajcie, dzwoni do mnie klient. Mówi: Artur, słuchaj, bo ja tu siedzę z taką znajomą, i ta znajoma była w związku, ale okazało się, że jak weszła w ten związek, to ten facet robił ją w konia. No i teraz słuchaj, jak używając tych twoich wszystkich hipnotycznych, neurolingwistycznych struktur, powiedz mi, jak temu facetowi możemy dopierdolić, ale w taki sposób, żeby mu na długie lata w pięty poszło. Więc ja tak słucham tego przez telefon, mówię: słuchaj, a jaki cel chcesz osiągnąć? No, żeby ten gość się od tej kobiety wreszcie odwalił. Więc mówię, to chyba nie ta strategia. Bo tą strategią zbudujesz bardzo wieloletnią, bardzo negatywną, ale jednak relację, która opiera się przede wszystkim na złości, wrogości i robieniu źle drugiej osobie. Dużo lepszą strategią jest puścić to wolno, a żeby móc puścić to wolno, trzeba zacząć od przebaczenia. Więc nie będę wam teraz mówić, jak przebaczyć, bo to dłuższy proces, ale z chęcią was ten świat pracy z przebaczaniem zabiorę w dalszej kolejności. Punkt 12 to jest coś, co nazywamy wewnętrzną spójnością, czyli praca z twoimi przekonaniami i systemem wartości. Kiedy myślisz o swoich działaniach, to czy tak naprawdę zgadzasz się z własnymi słowami, które głosisz? Albo czy robisz to, o czym mówisz? Chcesz realizować wielkie plany, swoje marzenia? Chcesz, żeby świat obdarzał cię w myśl idei prawa przyciągania wszystkim, co chcesz? Czy jesteś osobą spójną? Znam ludzi, którzy nie mając kasy, uczą innych inteligencji finansowej. Kurde, to chyba nie działa. Ja pamiętam, że ja pod tym Euro 2012, jak już zrobiłem tamte setki tysięcy ludzi, to siedziałem za sceną, mówię: kurde, może to już, może ja już umiem na tyle, żeby w ogóle zacząć uczyć innych ludzi wystąpień publicznych. Tak zaczęła kiełkować idea o programie Speaker Academy, o systemie Perform, który potem wiele lat później stworzyłem. Ale stwierdziłem: okej, dobra, jest doświadczenie, może czas najwyższy coś z tym zrobić. Pytanie, czy jesteś spójną osobą, a jeżeli nie, to co zrobić, żeby do tej spójności doprowadzić? Co zrobić, żeby się zgadzać z własnymi słowami albo z tym, co robisz, żeby to było spójne z tym, co na swój własny temat myślisz? No jeżeli masz 30 kilo nadwagi, to nie uczą ludzi odchudzania, jak mają schudnąć na przykład, nie? No jeżeli nie masz pieniędzy, no to nie ucz ludzi zarabiania pieniędzy. No jeżeli nie masz szczęśliwego związku, to trudno jest raczej uczyć ludzi, jak mają budować szczęśliwe związki. A znam wiele przypadków ludzi, którzy na tym etapie stają się niespójni, co dla świata zewnętrznego jest jasnym komunikatem: hej, to chyba nie tędy droga. Więc zadbajcie o coś, co nazywamy wewnętrzną spójnością. I punkt 13, zbliżamy się powoli coraz bardziej do końca. Myślę, że jeszcze z 20 minut maksymalnie, jeżeli wytrzymacie tutaj, to będziemy się zbliżali już do grande finale tego naszego dzisiejszego spotkania. Jest dla Was okej w ogóle to, o czym tutaj mówię? Teraz napiszcie proszę, czy to, co mówię, ma dla Was sens, ma dla Was wartość, czy to jest dla Was okej? Za szybko. Za szybko mówię. No, może tak się zdarzyć.
A to w razie czego potem w retransmisji można sobie jeszcze odrobinkę zwolnić makiełę. Mówię na tyle szybko, żebyśmy zdążyli tutaj w tym w miarę krótkim interwale, żebym mógł wam dać to wszystko, co chcę wam dać. Okej, super, dziękuję. Słuchajcie, motywacja to jest mit. Pracuję na rynku korporacyjnym, też pracuję z firmami, bardzo często dzwonią rozmaite firmy, mówią: Panie Makieła, my to pana potrzebujemy, żebyś pan nam pracowników zmotywował. Doskonale, a ile mamy na to czasu? 3 godziny. To se nie da. Więc bardziej badam, jaka konkretnie jedna potrzeba ma zostać zrealizowana. Natomiast funkcjonujemy w takim koncepcie, jak mieć zawsze motywację. Motywacja jest tylko w tu i teraz. Tak samo jak nie da się najeść na zapas, nie da się wyspać na zapas, nie da się zdefekować na zapas, nie da się pobzykać na zapas, tak samo nie da się zmotywować na zapas. Motywacja dzieje się tylko w tu i teraz, i do tego są konkretne narzędzia pozwalające ci motywować się na bieżąco. Nie działa i nie funkcjonuje coś takiego jak zmotywowanie się na długi czas do przodu. Oczywiście może motywować cię wizja twojego celu, który chcesz osiągnąć. Jeżeli to marzenie, które masz, sprawia, że masz ciary na rękach, zasuwają ci ciary po łapach i mówisz: kurde, to ja chcę, ja wiem, że moje życie takim się stanie, to pewnie masz wysoki poziom motywacji do działania. Jeżeli myślisz sobie: no dobra, fajnie by było mieć takie życie, ale właściwie to jeszcze poleżę na kanapie, to prawdopodobnie ten poziom motywacji jest dużo niższy. Z motywacją można pracować na różne sposoby. Można pracować neurolingwistycznie w oparciu o submodalności, czyli cechy myśli. Można pracować hipnotycznie, można pracować w nurcie kija i marchewki. Więc tej pracy z motywacją, sposobów jest bardzo wiele, ale pamiętajcie o tym, że to jest, motywacja jest tylko na bieżąco. Motywacja w perspektywie długoterminowej działa tylko wtedy, kiedy cel, który sobie stawiasz, jara cię kręci na maksa. To wtedy rzeczywiście ten poziom motywacji oczywiście też będzie większy, mniejszy, ale raczej będzie wysoki. Zarządzaj motywacją na bieżąco. Bo jeżeli dzisiaj się zmotywujesz, to za tydzień. Jeżeli dzisiaj się zmotywujesz na to, żeby za tydzień się gdzieś tam mieć duże poziomy energii do działania, nie. To ty się, jeżeli potrzebujesz za tydzień tej energii, to za tydzień będziesz się potrzebować zmotywować do tego tu i teraz. Kolejna rzecz, nagradzaj siebie. Bardzo ważna rzecz, która wpływa na motywację, na komunikaty, które sobie dajesz. Jeżeli za działania, które robisz, nagradzasz siebie, dajesz sobie też automatycznie informacje na poziomie świadomym i podświadomym: hej, warto, robię coś dobrego, daję sobie nagrodę. Ja mam cały system w ogóle nagradzania siebie za różne projekty, za każdy duży projekt kupuję albo sprawiam sobie coś, co staje się pewnego rodzaju formą nagrody za zrealizowanie. Dzięki czemu daję sobie informację: hej, to jest też fajne, to też jest poniekąd zabawa, to daje dobre emocje. No, ostatni prezent, który sobie sprawiłem, to stoi u mechanika teraz, co prawda, bo wał napędowy ostatnio urwałem, ale to terenówka do tego, żeby się pobawić w offroad, który też w ramach kreatywności będę testować, czy się do tego faktycznie, jak się w tym odnajdę. Na razie daje mi to bardzo dużo fanów, w momencie, kiedy ta terenówka jeździ, a nie stoi u mechanika, rzecz jasna. I kolejna rzecz, środowisko. Środowisko wpływa na twoją motywację. Coś, co się dzieje najczęściej ze szkoleniami. Przyjeżdżają ludzie na szkolenia, są ładowani dawką motywacji, wiedzy, historii, wspaniałych historii o ludziach sukcesu, którzy osiągnęli, zrealizowali i w ogóle mówią: ty też tak możesz. By the way, coś, co ja robię z wami teraz przez cały czas. Po czym wracają do swojego domu, do swojego środowiska. To środowisko ich nie rozumie, funkcjonuje w zupełnie inny sposób. Więc motywacja trwa dzień, drugi, trzeci, a potem środowisko wsysa z powrotem taką osobę. Tutaj dobrze jest albo popracować nad zbudowaniem sobie odpowiedniego środowiska, albo nad zbudowaniem odpowiednich filtrów do funkcjonowania w twoim środowisku, które nie jest wspierające. Jeżeli ono jest, super.
Natomiast jeżeli twoje środowisko nie jest wspierające, to nie znaczy, że od razu masz porzucić swoje środowisko. Bardziej masz popracować nad tym, żeby sobie samemu w kategorii nastawienia chociażby i rozumienia tego, co się dzieje, pobudować filtry, dzięki którym pomimo nawet tego środowiska będziesz w stanie dalej się rozwijać. Bo jeżeli pójdziesz za środowiskiem, to ono najczęściej cię wchłonie i twoje marzenia powędrują sobie z powrotem na tą półkę pod tytułem kiedyś w przyszłości, czyli nigdy. Punkt 14, co brzmi bardzo trywialnie, optymizm. Co to znaczy optymizm? Czy ja jestem optymistą, czy pesymistą? A może optymizm i pesymizm znowu się tworzy, robi i ćwiczy? Może nad optymizmem można popracować? Może są ćwiczenia, które pozwalają wypracować w sobie bardziej optymistyczną postawę? Bo z perspektywy odbioru, optymiści są lepiej odbierani przez innych ludzi, łatwiej nawiązują relacje i bardzo często łatwiej mogą zrobić jakieś duże projekty, chociażby z racji tego, że funkcjonują w innym świecie relacyjnym. Twoje marzenia, twoje plany, twoje fantazje, to wszystko, co chcesz przyciągnąć do swojego życia, wymaga nie tylko ciebie, ale wymaga też ingerencji świata zewnętrznego, ludzi, którzy są albo będą wokół ciebie. Optymistyczna postawa pozwala dużo lepiej być odbieranym, więc warto jest nad tym popracować. Optymizm także zwiększa determinację do działania i ułatwia stawianie czoła wyzwaniom. Będę chciał dużo bardziej ten punkt rozwinąć podczas spotkania niedzielnego, więc na razie jeszcze to zostawiam. Punkt 15 to jest cierpliwość, czyli to, o czym już też wspominałem. Przygotuj się na lata pracy. Nie na dzień, nie na miesiąc, nie na rok nawet, a dużo więcej. I mało tego, odpuść świadome oczekiwanie rezultatów. To jest kluczowe, moim zdaniem, w świecie tej całej idei law of attraction, prawa przyciągania. Odpuszczenie świadomego oczekiwania rezultatów ma olbrzymie znaczenie. To jest trochę tak, jak wiesz, masz ziarenko, wrzucasz ziarenko do ziemi, zasypujesz tą ziemią i podlewasz. Podlewasz, 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 wierząc, że to tam kiełkuje. Aż w końcu po jakimś czasie nagle się łodyżka pojawia i pojawia się kwiat, drzewo, jeszcze inna roślina. Jeżeli byś wrzucił ziarenko, zasypał ziemią, podlewał i codziennie rozgrzebywał i patrzył, czy to rośnie, to nic tam nie urośnie. Tutaj to wymaga swego rodzaju znowu, może nawet bezczelności w stosunku do samego siebie, że jeżeli budujesz swoje plany i marzenia, to że przyjmujesz odgórnie, że to się wydarzy w tej czy innej sekwencji czasowej, przestrzennej, po prostu zaczynasz ufać sobie, że to po prostu się zdarzy i przestajesz odpuszczać świadomego oczekiwania rezultatów, ponieważ jak doskonale zapewne wiesz, rozwój najczęściej nie jest wprost proporcjonalny, tylko jest wykładniczy. Czyli jest dużo pracy, która nie daje specjalnie wielkich rezultatów, jeszcze widocznych, to się rozkłada w czasie, a potem nagle przyjeżdża winda, dźwignia i krzywa robi, idzie bardzo mocno do góry. Dlatego to odpuszczenie pozwala ci na ustalenie sobie wystarczająco długiego czasu, żeby twoje plany zostały osiągnięte. Ja dałem sobie, kiedy otwierałem gabinet hipnoterapeutyczny, dałem sobie 5 lat na to, żeby sprawdzić, na jakim etapie jestem. Całe szczęście, bo gdybym dał sobie 2 lata, to po 2 latach zamknąłbym gabinet, bo w dalszym ciągu był może nie deficytowy, może wychodził na zero, ale to nie było to, co się budowało w mojej głowie. W 4 roku przyjechała winda, która pozwoliła wyskalować tenże gabinet. Więc odpuść świadome oczekiwanie rezultatów i stosuj strategię małych kroków. Strategię ja nazywam strategią zasiewania. Rób dobro, rób dobre rzeczy małymi kroczkami wszędzie tam, gdzie się da. Nigdy nie wiesz, czy któregoś dnia nie zadzwoni do ciebie telefon i powiedzą, tak jak do mnie powiedzieli, panie Arturze, my strefę kibica dla pana mamy na 160 tysięcy ludzi jednego dnia, ale całą na 1,5 miliona.
To się nie stanie. Prawo przyciągania to nie jest cud. Siedzę na kanapie, siedzę w fotelu i nagle jeb, z nieba się otworzyło niebo. Kawał mi się przypomniał o Antonówce, może nie będę go teraz opowiadał, ale otworzyło się niebo i oświeciło niebo. Mówi, masz tutaj dary, ci przynosimy. Nie. Najczęściej to jest strategia bardzo małych kroków. Nigdy nie wiesz, jak małe działanie twoje może komuś zmienić życie. Czasami jedno zdanie wypowiedziane do odpowiedniej osoby w odpowiednim momencie może sprawić, że temu człowiekowi zmieni się życie. Więc dbaj o to, żeby stosować strategię małych kroków. Idąc także w stronę odpowiedzialności. Odpowiedzialności za swoje własne życie. Żyjąc w dwóch różnych konceptach, tego, że jedni ludzie funkcjonują w modelu życie przydarza się tobie, a inni życie jest tworzone przez ciebie. My jako terapeuci, hipnoterapeuci najczęściej uczymy ludzi, wiecie czego? Brania odpowiedzialności za ich własne życie. Odpowiedzialność, która po angielsku nazywa się responsibility, bardzo fajnie się to tłumaczy ability to respond, czyli zdolność do zareagowania. Odpowiedzialność za to, czy stajesz się kreatorem własnej rzeczywistości, własnej przestrzeni, czy oddajesz swoje doświadczenia w ręce środowiska. I oczywiście znowu są sytuacje, które nie zależą od ciebie, znaczenia od ciebie zależą zawsze, ale jeżeli uznajesz, że życie przydarza się tobie, to funkcjonujesz w koncepcie bycia ofiarą, to się tak nazywa, a nie twórcą i kreatorem. Jeżeli myślisz o tym, że bierzesz odpowiedzialność za to, nawet jeżeli dzieją się złe rzeczy w twoim życiu, to jeżeli bierzesz za to odpowiedzialność, to masz nad tym kontrolę. Jeżeli wychodzisz z założenia zły los, tak jak ja miałem kiedyś na początku, jak wam mówiłem, zły los mi się przydarza, o ja, dlaczego mnie te wszystkie męki spotykają, to nie masz nad tym żadnej kontroli. A tak naprawdę w tym całym procesie chodzi o kontrolę. I ostatnie dwa punkty. Punkt 17, wdzięczność. Bardzo szeroki temat. Wdzięczność, którą się ćwiczy, i wdzięczność, którą się robi, wdzięczność, której możemy się też nauczyć. Wdzięczność wobec innych, wdzięczność wobec siebie, a także wdzięczność wobec świata. Nawet nie będę teraz rozwijać tego wątku, bo to są kolejne 2 godziny gadania, ale są bardzo konkretne ćwiczenia, które pozwalają wypracować w sobie poczucie wdzięczności. Ja pamiętam nawet, jeżeli sobie wpiszecie na YouTubie TEDx Makieła Krótkie Chwile, to ja takie miałem wystąpienie na TEDzie Krótkie Chwile i drobne myśli, które pomagają przeistoczyć zwykły dzień w wyjątkowy. I to było właśnie o wdzięczności. I pamiętam, któregoś dnia zaglądam na ten film, patrzę, a tam jest komentarz pod spodem. Co ten autor filmu nam tu chce przekazać? Komu tą wdzięczność mam okazywać? Przecież wdzięczność musi mieć adresata. Niekoniecznie. Wdzięczność to jest stan, który tworzy się w tobie, który daje ci niesamowite samopoczucie. Możesz być wdzięcznym wobec innych, możesz być wdzięcznym wobec otaczającego cię świata, możesz być przede wszystkim wdzięczną osobą w stosunku do samego albo samej siebie. Wdzięczność się ćwiczy i znowu robi się to każdego dnia. Są takie ćwiczenia. Nawet pewnie być może znacie z kartką papieru i wypisywaniem, pracowaniem z wdzięcznością. Ja mam takie swoje ćwiczenie, które robi pewną przewrotkę w trakcie robienia go. Więc warto jest tą wdzięczność praktykować. Ola pyta, jaki był punkt 16. Punkt 16 to była odpowiedzialność. Wzięcie Olu odpowiedzialności za siebie i za własne życie, a punkt 17 to wdzięczność, czyli pracowanie nad zbudowaniem w sobie takiego stanu długoterminowej wdzięczności.
Nieważne komu. Bo to znowu, to jest tak samo jak z przebaczeniem. Nie robisz tego dla innych, robisz to dla siebie. Doświadczasz wdzięczności, nawet jeżeli w tym momencie nie widzisz jej w swoim życiu. Przede wszystkim dla siebie. I punkt 18, mój ulubiony, radość. To wszystko działa wtedy, kiedy się bawisz procesem. To wszystko działa wtedy, kiedy myślenie o prawie przyciągania jest dla ciebie pewną formą zabawy. Frustracja zabija całą tę ideę. Jeżeli myślisz sobie, teraz zaimplementuję te 18 punktów, co mi Makieła tu przez 2 godziny daje, i będę to robić do skutku, i każdego dnia będę sprawdzać, jakie są postępy, to nie tędy droga. Baw się. Baw się, eksperymentuj, eksploruj. Ja nawet nie jestem w stanie ci powiedzieć, że to na 100% u ciebie zadziała tak, jak zadziałało u mnie. Wierzę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli będziesz się tym bawić, pewnie tak. Ale jeżeli będziesz traktować to w kategorii zero-jedynkowej, rozliczając się ze wszystkiego przed sobą cały czas, to będziesz generować w sobie nie te stany, bo będziesz generować sobie frustrację, a tu chodzi o elementy miękkie, które dzieją się w naszych emocjach. Zabawa to jest, ludzki umysł najlepiej, najwydajniej działa wtedy, kiedy się dobrze czuje i dobrze bawi. Więc baw się tym procesem. Radość to stan, który decyduje o skuteczności. No i tak, proszę Państwa, przebiegliśmy właściwie te 18 punktów. Wiem, że było szybko, wiem, że być może było nawet za szybko, ale bardzo mi zależało na tym, żeby Wam cały ten koncept przedstawić. Dajcie znać, czy to ma dla Was sens, czy Wam się to podobało, czy to jest dla Was użyteczne i przydatne. Super, dziękuję bardzo, dziękuję pięknie za ten komentarz. Ja sobie w międzyczasie wezmę łyka wody. No i tyle mówi teoria. Jakże piękna teoria, ale jednak teoria. Teraz jak tą teorię zoperacjonalizować? Bo super, że tutaj wam naopowiadałem o tych 18 elementach, a teraz jak to wyćwiczyć? Do tego właśnie chcę was zaprosić. Korzystając z faktu, że wszyscy siedzimy w domach praktycznie, nie możemy się spotkać na żywo, a ja bardzo tęsknię za spotkaniami na żywo. Ja jestem bardzo analogowym trenerem, który uwielbia ludzi, ich energię, bycie w sali szkoleniowej i powiem wam, że występowanie przed własnym komputerem i przed własną kamerką nie jest dla mnie jakoś specjalnie komfortowym elementem. Inaczej, wyobrażam sobie siebie też w dużo innych sytuacjach i już się nie mogę doczekać, jak wrócimy do sal szkoleniowych. Ale korzystając z tego, że mamy takie możliwości, jakie mamy i mamy technologiczne możliwości takie, to chciałbym was zabrać w cały dzień pracy nad różnymi elementami, może nie wszystkimi 18, bo to nie jest jeden dzień pracy, ale kluczowymi elementami tego, żeby zbudować w sobie mentalną postawę, która pozwoli ci faktycznie realizować nawet te najśmielsze marzenia i cele w myśl takiego rozumienia ideologii prawa przyciągania. Jeżeli jest to dla was interesujące i chcielibyście wziąć w tym udział, to spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę od godziny 10. Też na live webinarze, więc adres pokoju wam wyślę. To spotkanie, zaraz wam zresztą wkleję adres strony internetowej. To spotkanie kosztuje 199 zł, ale niekoniecznie. Czekajcie, już wam wkleję link. Ponieważ jeżeli dzisiaj do godziny 24 się zapiszecie i wpiszecie kod LOA, czyli Law of Attraction, LOA w formularzu rejestracji, to cena spada do 69 zł brutto. Więc jeżeli macie czas, ochotę i możliwość, żeby spotkać się ze mną w niedzielę na cały dzień od 10 rano i popracować już trochę może w wolniejszym tempie, ale bardzo konkretnie nad operacyjnym wdrożeniem tych elementów, o których tutaj mówiliśmy, to będzie dla mnie przyjemnością móc was gościć i szkolić do której godziny? Do północy polskiego czasu, czyli jeszcze 2 godziny i 15 minut. Pisze do nas osoba z Nowego Jorku.
Więc tak, jeszcze przez 2 godziny, jeżeli wejdziecie na tą stronę F&A i zarezerwujecie sobie miejsce, tam będzie po lewej stronie taki niebieski napis a propos kodu promocyjnego, klikacie go i wpisujecie 3 literki LOA, wówczas cena spada do 69 zł. I to szkolenie może być dla Was, ta oferta obowiązuje do północy. Ile czasu będzie trwało szkolenie? Ten webinar, który właśnie się toczy, zaplanowałem no, na tak godzinę 15, max godzinę 30. Gadamy już godzinę i 45 minut. Ja mam taką tendencję, że jak mnie flow niesie, to trochę mi się może przeciągnąć. Zaplanowałem niedzielę na 6 do 8 godzin, w sensie od 10 do mniej więcej 18. Oczywiście z przerwą na obiad po drodze godzinną, żeby każde z Was mogło sobie spokojnie zjeść. Z przerwami kawowymi, kawę robicie we własnym zakresie, nie mam jak Wam jej dostarczyć. Natomiast mniej więcej będzie to 6 do 8 godzin. Chyba, że mnie flow poniesie, to może trochę dłużej. Wiecie co, że łatwiej mi jest w ogóle policzyć czas występowania na scenie niż występowania przed ekranem monitora, więc dlatego też nie mówię od razu, że to od 10 do 18, bo może potrwać trochę dłużej, może krócej, ale mało tego, to szkolenie też będzie nagrywane, więc nawet gdyby ktoś z Was musiał, tak powiem, się urwać wcześniej, to materiały dla Was później będą dostępne. Więc jeżeli macie ochotę, to bardzo zapraszam. Ej, Kristo pyta, jeżeli ktoś nie może być online w niedzielę, to wtedy kupujesz bo później. To będzie w dystrybucji, materiały sprzedażowe jakby nagrane będą, natomiast nie w tej cenie na pewno, więc rezerwujesz miejsce dzisiaj, po czym wysyłasz mi informację na Facebooku albo mailem, że nie możesz być osobiście i że poprosisz o materiały i ja ci te materiały po prostu wyślę. Więc jeżeli tak to wygląda, że ktoś z Was nie może być osobiście, to oczywiście dostaniecie te materiały. Więc ja Wam teraz daję czas na to, żebyście sobie z tego korzystali. Link jest dość długi, ale wystarczy go kliknąć. Jeszcze raz go tutaj wkleję w wiadomość. A teraz przejrzę, co tutaj pisaliście przez cały czas, żeby Wam odpowiedzieć na ewentualne pytania. Jeśli daję drzemkę, to śpię i cieszę się, że mam jeszcze 15 minut. Jeżeli macie jakieś pytania teraz na bieżąco po tym wszystkim, to możecie je zadawać śmiało i też na nie chętnie odpowiem. Wieczny student. Tak, byłem wiecznym studentem. Przez 6 lat byłem wiecznym studentem. O tym wam też trochę w niedzielę opowiem, bo tam też jest takich wiele elementów, które właściwie mógłbym nazwać prawem przyciągania. Słuchajcie, fakt, że stałem się wykładowcą akademickim bez ukończenia studiów, też jest swego rodzaju wyzwaniem, myślę, i jest pewnym ciekawym doświadczeniem, ciekawym fenomenem. A zostałem wykładowcą akademickim, aczkolwiek na razie jeszcze póki co koronawirus mi odłożył zajęcia pierwsze na uczelni WSB we Wrocławiu. Trzeba zachować równowagę między dawaniem a otrzymywaniem. Tak, oczywiście, że równowaga jest bardzo ważna i istotna, ale trzeba pamiętać o tym, żeby także dawać. Ja więcej dawałam i nic w zamian nawet nie otrzymałam. To jest bardzo ważny element. Nie dajesz po to, żeby otrzymać. To jest dziwne, to jest pewien dysonans, bo z jednej strony mając świadomość tego, że kiedy dzielisz się ze światem i dajesz, to wraca, ale intencjonalnie, kiedy dzielisz się ze światem, nie rób tego po to, żeby otrzymywać z powrotem. To może być dość trudne do wytłumaczenia, natomiast to tak funkcjonuje. Wiedząc o tym, że ten mechanizm tak działa, dawaj z czystym serduchem jak najwięcej od siebie. Ja też na Speaker Academy, na kursie wystąpień uczę ludzi, żebyś zawsze jak występujesz publicznie, to dajesz ludziom prezent. Więc dawaj ludziom to, co najwspanialszego chcesz im dać. Ten człowiek, z którym rozmawiasz, to jest najwspanialsza osoba na świecie, więc daj mu wszystko to, co najlepsze. Takie myślenie i działanie rzeczywiście sprawia, że to w takim czy innym stopniu wróci albo od tej, albo nawet od innej osoby, bo marketing szeptany też jest wspaniałą formą marketingu. Okej. Mit pierwszy, tak zwana gra w dłużnika z ludzkich gier i skryptów. Tak jest.
Teresa, to się rozpisała na temat wielu punktów. Teresa, jesteś z nami jeszcze, czy zniknęłaś już? Dobrze się słucha. Szanuj mój czas. Staram się jak najbardziej. Trochę jak u niczego. Jestem kreatorem swojej rzeczywistości. Taka analogia się nasunęła. Ok, przewijam dalej. Czy szkolenie będzie nagrywane? Tak, szkolenie będzie nagrywane. Która z tych zasad jest najważniejsza? Ola pyta. Olu, który organ Twojego ciała jest najważniejszy? Śledziona, wątroba czy mały palec? Tu nie ma tego, że jedno jest ważniejsze od drugiego. Tu wszystkie elementy. Mówimy o czymś bardzo wręcz trudnym do wyskalowania. Mówimy o pewnej strukturze subiektywnego doświadczenia. Każdy element ma znaczenie. Od którego warto zacząć? Od tego, który sobie wybierzesz, tak naprawdę. Są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, wzmacniaj to, co już robisz dobrze, druga zajmij się tym, czego jeszcze nie umiesz robić. Ja myślę, że tutaj każde pojedyncze działanie, każde pojedyncze ćwiczenie, z którym będziemy pracowali, jeżeli będziesz robić sobie, wybierasz sobie, ok, dzisiaj pracuję nad tą sferą przez najbliższe 2 tygodnie, a potem nad kolejną, to nie ma znaczenia, od czego zaczniesz, bo to i tak jest system. To i tak jest tak, że jeżeli wzięlibyśmy młotek, położyli rękę i uderzyli człowieka w mały palec, to jest tylko mały palec. Są ważniejsze organy, wątroba, śledziona, mózg, serce i tak dalej, ale cała koncentracja i cała uwaga pójdzie w ten mały palec akurat w tym momencie. Bo tam boli, tak? Więc to jest system naczyń połączonych. Nie ma jednego punktu ważniejszego od drugiego. Jola pyta, jaką metodę używam praktykując wdzięczność? Dam wam to w niedzielę. To jest takie ćwiczenie pracy zarówno z przeszłością, jak i przyszłością, wykorzystujące pewien element wzięty z hipnozy, czyli pacing leading, czyli potwierdzenie rzeczywistości i prowadzenie drugiego człowieka, ale robione ze swoim własnym umysłem. To jest takie dłuższe, nie dłuższe, 10-15-minutowe ćwiczenie, które jest bardzo rozbudowane w stosunku do takiego klasycznego, wypisz sobie to, za co jesteś wdzięczny albo wdzięczna. Bo uważam, że samo to ćwiczenie, wypisz sobie to, za co jesteś wdzięczną osobą, jest spoko, ale nie daje operacyjności. Mało tego, to ćwiczenie w takiej wersji bardziej rozbudowanej też jest trochę wielopłaszczyznowo, wielopoziomowo. Ono trwa około 30-40 minut wytłumaczenie procedury, potem robienie go jest łatwiejsze, natomiast jest to ćwiczenie po prostu na kartce. Aha, i mało tego, ja jeszcze wychodzę z założenia, żeby być wdzięcznym za małe rzeczy. Bo teraz, jeżeli myślisz sobie o tym, że wiesz, taki mem nawet krążył w internecie, że jak jesteś osobą, która ma dach nad głową, ma co jeść, to jesteś w mniejszości świata, bo większość tego nie ma. Spoko, to jest prawda, ale to na co dzień nie powoduje w nas poziomu wdzięczności. To, że masz ręce, prawdopodobnie bycie wdzięcznym za to, że masz ręce, raczej nie będzie w tobie budziło faktycznego stanu wdzięczności. Chyba, że dzień wcześniej występujesz z Nikiem Wójcikiem na scenie i widzisz, że o kurde, gościu nie ma i ogarnia tak system. Ja faktycznie mam bardzo do przodu w stosunku do niego, wtedy jestem wdzięczny, bo się zderzyłem z bodźcem. Natomiast ja bardziej stosuję takie narzędzia bycia wdzięcznym za małe, drobne rzeczy, żeby zbudować znowu pewien nawyk, emocjonalny nawyk stanu wdzięczności, bo on bardzo fajnie potem pracuje. Słuchajcie, jeszcze mamy 6 minut tutaj tego pokoju. Za 6 minut będę musiał się z wami pożegnać. Od której warto zacząć? Jak zmienić tendencję do wycofywania się z sytuacji niemiłych, które irytują i przestają być ze mną kompatybilne? Za szerokie, Lidia, pytanie. Potrzebowałbym konkretnej w kontekście osadzenia. Natomiast, Lidia, napisz do mnie na Facebooku, nawet w wiadomości prywatnej, albo nawet w dyskusji pod filmem, jak się pojawi film z tego webinaru na Facebooku, to tam będziemy mogli sobie to bardziej rozwinąć i rozpisać,
i podyskutować, bo teraz to jest bardzo generalne pytanie i w ciągu 6 minut na pewno nie dam rady na nie odpowiedzieć, a potrzebuję osadzenia w kontekście. Kiedy odpuścić, spasować z realizacją jakiegoś celu, jeśli się nie spełnia? Kiedy długo nie ma znaku, to czy warto realizować? Jeżeli myślisz sobie o tym, że to jest coś, co najbardziej w życiu chcesz zrobić, to warto to robić aż do skutku. Natomiast kiedy warto odpuścić? Ja mam takie założenie: zrób wszystko, co możesz w danej materii, potem to odłóż na chwilę, usiądź do tego jeszcze raz, zrób kolejne elementy, które jeszcze możesz, potem odłóż to na jakiś czas. Potem zapytaj innych ludzi, co jeszcze na twoim miejscu by zrobili, co jeszcze można z tym zrobić i dołącz to i wdroż. Potem jak już ich zapytasz i wdrożysz, to jeszcze pomyśl, czy jeszcze coś możesz zrobić, a jak to już wszystko zrobisz, to odpuść i pozwól światu działać. Dalej, idąc, bo to jest znowu, słuchajcie, realizując jedno marzenie, po drodze realizujesz już jakieś inne strategie, też nigdy nie wiesz, w którym momencie wróci do ciebie to, co zostało zasiane wcześniej. Dlatego wam powiedziałem o strategii małych kroków. Ja mam takie podejście, że jeżeli mam marzenie, które chcę, żeby się zdarzyło, to wolę paść po drodze, mając poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby to się wydarzyło, niż na koniec życia myśleć sobie o tym, kurde, a gdybym wtedy nie odpuścił, to czy może by się jednak udało? Ja mam takie podejście akurat tutaj, no mercy, ale też w takiej kategorii budowania wielopoziomowych, rozmaitych planów, czyli nie zawsze ta energia musi być w 100% angażowana w ten jeden proces, bo czasami trzeba już, zrobiłem, czas odpuścić, zająć się czym innym, wrócić do tego później, ok? Więc mam nadzieję, Agnieszka, że to odpowiada na Twoje pytanie. Ireneusz, mam już bilet, do zobaczenia. Dzięki piękne, do zobaczenia. Piotr, muszę mykać. Dzięki Arturze, dzięki wszystkim. Dziękuję za webinar. Dziękuję. No to jak już sobie tak dziękujemy, to ja Wam bardzo serdecznie chcę podziękować za te 2 godziny spędzone tutaj razem. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj już Wam dałem, jest dla Was wartościowe. Jeżeli będziecie ze mną w niedzielę, to jeszcze przećwiczymy sobie dużo rzeczy i dam wam, mam nadzieję, dużo więcej. Dzięki serdeczne za dziś. Do północy działa kod rabatowy. Ja już za chwilę wrzucam ten film do internetu, więc pewnie za jakieś pół godzinki do 40 minut już na moim fanpage'u będzie. Jeżeli macie jakieś dalsze pytania, to śmiało zadawajcie te pytania i tam możemy sobie dyskutować dalej. Dziękuję Wam bardzo za zainwestowanie i zaangażowanie Waszych 2 godzin czwartkowego wieczora w to spotkanie. Niech Wam świat przynosi i pozwala przyciągać Wasze najwspanialsze plany, marzenia. Być może takie, o których nawet jeszcze nie wiecie, że za jakiś czas będziecie je mieli. Na dzisiaj dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie.